Hello, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, cześć Sylwia. Gra mnie oszukała na sam wstęp. Cześć Sebastianie, witam, witam. Gani, nie wiem czy ja to zrobiłem źle ostatnio, czy ki diabeł. Widziałeś tutaj od wyścigowej bardzo dużo szansę, bo mi zniknąłem przez to, że robienie rzeczy jedną ręką jest precyzyjne. Cześć Piotrku, witam, witam. Generalnie co chciałem powiedzieć, że gra mnie trochę oszukała. A przez trochę mam na myśli trochę bardziej niż bym chciał. Mianowicie... Jak wczytałem grę, to spawnowałem się pod teksturami. Dosłownie pod teksturami. I zacząłem spadać w nieskończoność. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie podejrzewałbym, że wyszedłem z gry ostatnio zamiast normalnym... legitnym wyjściem to przez RT4 albo coś w ten deseń. Po czym jak już wróciłem do normalnego świata, że tak ujmę, to moje runy leżą pod ziemią, tam gdzie się zespawnowałem po wczytaniu, więc nie mam do nich dostępu. I biorąc pod uwagę, że nie miałem zgarniętego ogniska Radana, to jestem niemalże pewien, że nie miałem tych poziomów, które bym normalnie za Radana dostał. Jak mi spotkał z tego powodu. Ale jak to mówią, classic, you get used to it. O! To teraz jesteś. Już takie flipy robisz. Trochę długo mu zajęło krwawienie, powiem. Najgorsze jest to, że... nie mam lunarków w tej chwili. A brak lunarków dla mnie w tej chwili oznacza, że nie mogę nosić rzeczy, chyba że... Arsenal Charm mi wystarczy? Bo ja nie noszę Arsenal Charm, a miałem go... Gdzie jest Arsenal Charm? Tu jest Arsenal Charm. Yep. Okej, to o tyle dobrze. Że nie muszę jakoś bardzo mocno kombinować. No dobra, chciałbym się udać do tego fortu, który tam widzimy. Generalnie wydaje mi się, że dzisiaj podwiedzam Kaelid głównie, na tyle na ile będę mógł i postaram się nie wchodzić do Dragon Baru. Bo Dragon Baru przynajmniej w teorii jest lokacją na późniejszy etap gry, którą mógłbym w tej chwili zwiedzić, ale nie chcę. No bo mówię, staram się, żeby to przejście było takie w miarę naturalne, jeżeli chodzi o rzeczy, które zdobywam. Bo wiem, że mógłbym sobie zrobić w tej chwili pewnie... Powiem tak, mam pokonanego Radana, więc mógłbym w tej chwili zrobić sobie broń plus 10, jakbym się uparł w ciągu dzisiejszego streama. Czyli maksymalny upgrade. To mówię, staram się tego nie robić, żeby to przejście było takie bardziej naturalne. W dodatku, nie jestem jeszcze do końca pewien, czy będę chciał chodzić konkretnie z tą kosą, którą teraz mam. Żeby nie było, nie uważam, że ona jest zła, tylko nie jestem pewien, czy to... o Boże, strzelają do mnie. Tylko nie jestem pewien, czy to jest to na pewno to chce. Bardziej te cenę. Czy on z góry do mnie strzela? Chyba tak. Na szczęście każdy taki trzon nie zdaje aż tak dużo, więc... cofam to. Już się nie odbywam, przepraszam. Już nie będę. Złota została tam wstarczy. Ktoś tylko pojej, żeby ga udowodniła grafowi, że jest inaczej. Znaczy, w sumie to co powiedziałem, jest zgodne z prawdą, bo każdy taki strzał zadaje relatywnie niewiele. A że strzałów jest 500, to już zupełnie inna sprawa. To jest ten kolega, no dobrze. To w podobnym do tego, co robi przed Kariamanor. Kolega sobie spadnie i nie wiem, czy ja chcę do niego spadać. Biorąc pod uwagę, co on kombinuje, to chyba powinien na niego wpaść. Nie chciałbym dostać się losowo pociskami, na które nie mam za bardzo odpowiedzi. Więc wezmę i go zabiję. Jeszcze mogę w miarę szybko i bezpiecznie. Dobra, co my w tym forcie mieliśmy? Na pewno kojarzę, że na zewnątrz były przynajmniej dwie rzeczy, które chciałem zgadnąć i obie były inkantacjami, jeżeli dobrze pamiętam. O, przynajmniej jedna powinna być inkantacją. Z
Prawda jest schowana za bardzo upierdliwymi przeciwnikami, ale... Czy ja mogę? Je zagrać, czy niekoniecznie? Nice. Dobrze, dobrze. Jednego przynajmniej się udało. No to dobrze. Cześć, cześć, witam, witam. Tak, cześć Sevik, dobrze, dobrze. To dlatego, że napisałeś ten. Napisałeś, że czekasz na Sevika. To wszystko dlatego. Cześć. Ja nie wiem, co dzisiaj plotę. Gra mnie zniszczyła mentalnie i to te głupoty. Tak, jeszcze dodać, że wszyscy mamy niki zaczynające się na S, to już w ogóle. Ciało. Kto ma dzisiaj najlepszy tok? Przekonajmy się. Wow, co to za pasywne atakowanie Sylwii? Flame Grant Miss Sanct. Nie będzie złą rzeczą, to na pewno. Tutaj jest Smoldering Butterfly i nie pamiętam, czy tu jeszcze czegoś nie było. Bo wydaje się, że to nie wszystko, ale jednocześnie głowy sobie uciąć nie dam. Jeżeli chcesz nazwać, jak to ładnie jakoś wiedzieć, Endearing Tatem, to spoko. Podejrzewam, że są osoby, które mogłyby to odebrać negatywnie. Oddajcie mi mojego lunarka, chuje! Gra mi zabrała lunarka w niesprawiedliwy sposób. Smutek. Czy te osoby są tutaj na ich pokoju? Może? Im before, jeżeli tak, to niech coś pojedą. Dobra. Pokalnie pokalnie, że jak to nigdy się źle nie skończyło. Ejt. Ogólnie skakanie po jakichś ciasnych przejściach. Chociaż tak wydaje mi się, że najbardziej skakanie po gałęziach będzie mi się kojarzyć tylko i wyłącznie z tym. Z Bed of Chaos. I bynajmniej nie jest to dobre skojarzenie. Taką wilk... Znaczy wilka. Lwa powinienem być w stanie od góry zdjąć. Klony póki co nie było. Biorąc pod uwagę moje brain farty, dzisiaj to zrobiłem jakiś quadruple check, czy na pewno jej nie było. Ale wydaje mi się, że jeszcze ogarniam, kto jest na czacie. Powiedział po tym, jak nazwał się na Sevikiem, wiem. O Jezu, też tak ostatnio miałem z tym ziewaniem. Miałem jeden taki dzień, że po prostu siedzę i... Nie no, nie wysiedzę. Ale jednocześnie jak pójdę się drzemnąć, to wcale się dobrze nie skończy. Więc jakoś wysiedziałem do rozsądnej pory, kiedy można było pójść spać, ale... Ten moment, okres między... Ja wiem, 16 a 19 był absolutnie paskudny. Zasłużyłem na obiad. Każdy człowiek zasługuje na obiad, chyba. Right? Right? To jest teleport bodajże. Wydaje mi się, że to jest teleport za most. Ten, który jest do twierdzy Radana. I na razie nie chcę iść, bo jeszcze nie zwiedziłem tego. Jeszcze nie zwiedziłem do końca fortu. Spada częściowo nie zwiedziłem fortu, bo jest tu lew, ale... A nie zgadzam na tego. Miało się... Hej, to chyba dobrze. A to jest mieć wysokie wymagania wobec siebie. Ja mam tosty. Ja dzisiaj
Zostałem brutalnie poinformowany, że ej, słuchaj, jest plomka w maczku. I co, nie powiem przecież, że no dobra, jest plomka, ale chuj, nie skorzystam. No jest plomka, to trzeba wziąć, zwłaszcza jak mi mówią, że jeszcze na nuggetsy z najlepszym sosipem słodko-kwaśnym w historii. Katar. Dziwne, myślałem, że jestem zdrowy. Zagaj mnie do robienia. Słuchaj, im szybciej pójdziesz sobie zrobić, tym szybciej wejdziesz na konfer, żeby gadać. Więc nie pierdol, odkleić się, sobie lub. Hello. O Boże, on nie będzie unikał teraz, co? O, mnie tam trafić może. Tam mnie palić, Kevin. Nie będę kłamał. O Boże, będzie unikał, co? Yep. Fine. On już umrze. Jeszcze nie. Jeszcze kita paszowo, Lion Claw. Lion Claw chyba był uznawany za jeden z silniejszych Ash of Warów. O Boże, runek. Daj mnie to. Ja tak wczoraj miałem z tysiącem, jeżeli chodzi o odchodzenie. Że tak sobie mówiłem, dobra, jeszcze jedna rundka i idę. Jeszcze tylko jedna rundka i idę. Jak to jest za 15-12? Ale tak, jeszcze jedna rundka, jeszcze tylko jedna rundka. Chciało mi się w tysiące grać. Tysiąc to fajne gra, tylko nie zawsze jest z kim grać. Dlatego ostatnio, że już to kulnikuję. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że potrzebowałbym w swoim życiu ludzi do karcianych gier, takich normalnym zestawem kart. A, dobra, idę zobaczyć, gdzie ten teleport prowadzi, bo nie jestem pewien, czy dobrze myślę, czy źle myślę. Dlaczego to się nie pichci? Tylko trzeba nie być pizdą. Proszę nie szkalować. Gry w karty nie są od bezmyślnego rzucania na stół, tylko od taktycznego myślenia. Więc to ty proszę mnie tutaj nie szkaluj. To mnie przenosi. Tak, na drugą stronę mostu dobrze kojarzyłem. Najlepszy gracz w tysiące z naszej trójki, ale w sensie finansowym to na pewno. Przy czym nie wiem. Nie, Sebik w tysiące ma akurat doświadczenie. Bo zawsze mi się wydaje, że jest ktoś, kogo znam, kto mi zawsze mówi, że on w tysiąca kompletnie nie umie grać i dlaczego jest to Marcin. Mam wrażenie, że to jest takie określenie trochę kojarzone z grami online, gdzie wegańskie są takie rzeczy, które są tak pasywne, bierne i bezpieczne, jak się tylko da. I wydaje mi się, że o to w tym przypadku chodzi. Ja po prostu nie lubię liczyć na to, że akurat dojdzie mi w musiku coś, co pozwoli mi zagrać w tego tysiąca. Jest często tak, że mam karty, z których widzę, że no nie da się. I wtedy nie zagram, tak? No. Nie, nawet mając jakieś głupie, powiedzmy, nie wiem, cztery asy, trzy walety, to nie są karty do tego, żeby grać tak naprawdę. A Shin by powiedział, że on zawsze będzie flipsował w takiej sytuacji. Tak samo dla mnie to, że w musiku może być akurat meldunek, nie jest zazwyczaj wystarczającą zachętą. Tutaj jest full. Może tak, gdyby nie to, że nie mówimy tutaj o tym. O, pokażę. Pokażę też sobie pogodę teraz, jak o tym myślę. Ja tu umrę, prawda? Nie, nie umrę. Aczkolwiek pokera to też, powiem szczerze, nigdy nie grałem na żywo. Właśnie zawsze, jeżeli grałem w pokera, to na jakichś serwisach. Typu PokerStars, nie PokerStars.
Przez to na przykład ja nie byłbym w stanie ręcznie. O Boże, to nie było planowane. Ale zadziałało. Pewnie byłbym w stanie, powiedzmy, zagrać, ale nie byłbym w stanie rozdawać i tak dalej. O mój Boże, czy to nie jest ta sama osoba co wczoraj. Dzięki, dzięki. W sensie dziękuję Sylwia za ogarnięcie przyjaciela, który zdecydował się wspomóc mój rozwój kanału. Czy to jest do przeskoczenia? Macao nie jest trudne. W Macao rzucasz do kolora albo do figury. A co tam jeszcze? Dwójka, dwie do przodu, trójka, trzy do przodu. Czwórka, stoisz kolejkę. Od piątki do dziesiątki nic. Walet żąda się jakiś... Walet żąda się jakiejś figury. Dama. Ja jestem przyzwyczajony i na kurniku też tak jest, że sama dama nic nie robi. Niezależnie od koloru. Wiem, że ludzie bardzo często grają dama na wszystko, wszystko na damę, ale to jest zasada kryje z król. Ja nigdy nie grałem. Król, pik, 5 kart do tyłu. Król, kier, 5 kart do przodu. I asem się żąda kolorów. Do tego jeszcze dochodzą jakieś mnogie liczby zasad domowych, tak zwanych. Gdzie każdy ma swoje i ciężko jest to czasem ogarnąć. Bo wiem, że na przykład na kurniku jest tak, że jeżeli ktoś zażąda koloru, to następna rzucona karta traci swój efekt, jeżeli chodzi o dobieranie. Czyli jeżeli ktoś zażąda kierów i ja rzucę króla kier, to ten król kier nie każe dobierać 5 kart. Ale wydaje mi się, że jednocześnie meldunki działają. Znaczy meldunki. Nie meldunki, tylko jeżeli rzucimy asa i z niego waleta, to. Walet normalnie przychodzi. Cześć, Luna, witam. Powiem tak, Shin, dla mnie dama na wszystko, wszystko na damę jest dziwaczną zasadą, więc no. Samo to niech dużo mówi na temat tego, jak zróżnicowane są zasady. Każdy gra w Macao. Nie no, to chyba nie jest tak, że wy się naprawdę nie lubicie, prawda? Prawda? Tak samo ja na przykład w tysiącu bardzo nie lubię tego, jak ten... Jak są bomby rozwiązywane. No dlatego jak widzę, że ktoś gana bomby na kurniku, to ja z automatu odpadam. Bo to jest takie, że już myślisz, że chcesz grać, to chociaż ponieść karę za to, że robisz głupie rzeczy, a nie po prostu jebnę sobie, o dostaniesz 60 punktów i tyle, do zobaczenia następnym razem. Spokojnie, Luna, mówimy o grach karcianych, takich na normalne karty, a nie karciankach typu Yu-Gi-Oh! Czy MTG. Mam być wiadomo i tak długo, jak tylko się doczycie, a nie żywicie wobec siebie rzeczywiste nienawistne uczucia, to mi to rybka. To jest to wejście, które przed chwilą widzieliśmy. Shane, przestań być miły, nie wiem co mamy z tym robić. Luna prawdopodobnie. Czym jest Baśka? Baśka kompletnie nie grałem, więc nie wiem. Baśka to akurat mówię, jedna z tych nielicznych gier, których kulnikowo kompletnie nie ogarniałem. Ani Jerel. A czy masz license na stabowanie?
A, to sortyka się nie otwiera, rozumiem. No, health ahead. Czemu tej drzwi się nie otwiera? O, nie ma absolutnie żadnego sensu. Jakby chociaż był prompt, nie wiem, zamknięty czy coś, to jeszcze okej. Okay. Ale są takie drzwi? Nie. To są drzwi, które, na których jest napisane? Nie. Tak sobie je wyobrażam. W żaden inny sposób, tylko po prostu the doors. No. Stab, 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 stab. Mój ulubiony. Denerwuje mnie, że słyszę gdzieś to badziewie, który ma w sobie te. Który ma w sobie flaszki albo aszfory. I nie wiem, gdzie ja to znajdę. Odrobinę parkouru. Czy tu się da wejść? Chyba nie. Chyba będę musiał jakoś tędy. Czy tu się da wejść? Oczywiście, że nie. To ja skoczę na ten dach w takim razie? Nie mam zielonego pojęcia. Jedyne co mogę sprawdzić, to czy da się tutaj przedolować do środka, ale też mi się nie wydaje. A. Okej, okay, już widzę, da się tutaj po prostu wejść, tylko będę musiał z powrotem jeszcze raz spać chyba. Jep, bo się robię. No dobrze, sztuczki, sztuczkacy jeszcze raz. O, jestem stan knife. Cheeky broken knife. Resadding it. Ja no nie potrafię aż tak brytyjskiego akcentu robić. Ojej, ojej, mate. Stop it, mate. To zachorały gregoriańskie. To tylko festiwal łowów na Radana, który powinien już się skończyć, ale się jeszcze nie skończył z jakiegoś przykłady. Boję się. Ja nie chcę. Ja nie chcę tam iść. Pani tak, nie chcę walczyć z małym bestiami na raz. Gdzie ten telepot prowadzi? Czy ja mam... Tutaj ognisko, to mnie zastanawia. Tego też się nie otwiera. Czy to nie jest to, gdzie ja przyszło, dosłownie byłem? Mam bardzo głupie pytanie, na które nie pamiętam odpowiedzi w tej chwili. Czy tych bossów, którzy tu są, da się jakoś zespawnować? Czy oni już na amen zniknęli, jak ten uruchomiłem? Bo chciałbym powiedzieć, że się da, ale jednocześnie nie jestem pewien. Oj, mate. Wydaje mi się, że oj, mate to jeszcze... Jak cię mogę, może być jeden i drugi język, ale jak tylko zaczniesz mówić ojkom, to natychmiast będzie to australijski. Jakom? Czekaj, bo chyba ta bestia próbuje do mnie powiedzieć za oko, prawda? A nie, ona się zatrzymała, nieważne. Cześć, bestyjki. Ej, bo ona naprawdę zaraz do mnie przybiegną. Hello. A co jeżeli on naprawdę do mnie przybiegną? Nie, on naprawdę nie przybiegną, prawda? Prawda? Okej, już wracają. Szkolska tynelka brzmi jak te Pokémony 8 generacja. Jest, ma tak dużą ochotę ostatnio zagrać w jakieś Pokémony. I najchętniej te, w które jeszcze nie grałem. Czyli tak naprawdę zostają mi trzy generacje do wyboru, albo jakieś tam haki, albo randomizer. Czy czujesz na tyle odważnie, żeby tam zejść? Nie ma chuja. Boję się tych przeciwników, tak jak można się bać przeciwników, więc... Dopóki jest ich dwóch, to na pewno nie wchodzę. Do jednego mogę, do dwóch nie. Mam wrażenie, że właśnie opisujesz standardowego animagiem pasku. A jest są bardziej dopią. Nice. Bonk. Yep, dobrze pamiętam, że on... Nie idę. Ten przeciwnik jest o tyle frustrujący, że on się w trakcie nigdy nie daje trafić dwa rzędu. A cholera.
Niezależnie od tego, jak ciężko mamy broń, to on po prostu po jednym ataku odskoczy. Zazwyczaj. Mi Black White ty się jeszcze podobały akurat. Do X of Y miałem strasznie dużo podejść i jakoś nie mogłem już. To są glody. Rozumiem. Tak samo Salmon mnie jakoś specjalnie nie przekonują. Zwłaszcza tym, że mają te swoje dziwne trajale i tak dalej, to z totem Pokemonami, a nie właściwie gymy. Ale jednocześnie słyszałem co nieco fabułę Salmonów, że jest co najmniej interesująca, więc to jest coś, co chcę obczaić jako tako. W sensie, że mają jedną z najbardziej obrzydliwych antagonistek. Malaczyki. Brzmi kusząco. No. Nie jestem aż taką kurwą Malaczyki, nie będę kłamał. Jeżeli jest coś, co mogę w miarę łatwo i sensownie zrobić, to spoko, ale jeżeli mam robić aczyki dla ten tylko po to, żeby mieć ładny numerek, to chyba podziękuję. Trzeba online, żeby zebrać wszystkie, to brzmi jak Demon Souls'y. O, na ninja. za każdym razem. Za każdym jednym. Znaczy, domyślam się, że to było sequel przecinek BW2. A nie, że sequel Black i White'ów? Black of White'ów? No dobrze. Wydaje mi się, że póki fest ten trwa, to tutaj nic więcej nie zrobię. To co my tu jeszcze mamy? Kaylee to ogólnie jest dużo do zwiedzenia, nawet jeżeli pominiem Dragon Barrow. To co mamy w tej chwili na czarno, to jest praktycznie Dragon Barrow i praktycznie nie chcę tego zwiedzać w miarę możliwości. A mimo to, poza tym, wciąż mamy dużo miejsc do zwiedzenia, jeżeli dobrze pamiętam. W miarę lubiłem Black i White. Nie, mam trochę wrażenie, że za późno mnie zagrałem i dlatego już nie miałem takiego dziecięcego podejścia, dziecięcej radości wynikającej z Black i White. 'Wydaje mi się, że tam na dole może coś być, to muszę wymyślić, jak tam zejść. Nie zdziwię się, jeżeli będę musiał to kompletnie dookoła ogarnąć. Tak samo bardzo nie podoba mi się to, że tutaj są te psy i kruki wielgachne. Ale spróbujemy. Zapyta się może po co ja chcę tu zejść. Są tu katakumby. A jak wszyscy akurat na katakumby jestem łatwą kurwą. Ja tu nie spadnę. Znaczy, jak tu spadnę, to będzie to raz, a porządnie, o w ten sposób. Więc chyba muszę to dookoła obejść. Czermary katakumby. Kaktus kumby, jeszcze lepiej. Że wchodzisz i wszystko się na ciebie jeży? Robiłem zwolenie niezamierzone zakończeniem w jednym hazardzie i dużo bardziej mi się podobało niż to zamierzone. Ja tak miałem, jeżeli chodzi o Triangle Strategy, że moim zdaniem to, że tam jest jedno zakończenie, które jest uznawane za takie złote i w ogóle najlepsze, było czymś, co mi się średnio podobało. Moim zdaniem ta gra by dużo lepiej wyszła, gdyby gracz miał do wyboru jedno z tych trzech złych pseudo zakończeń. A, Catcombs of Cartus, okej. Okay. To dużo mi wyjaśnia. To mi dużo mówi, to mi dużo wyjaśnia. Bo tak to nie skojarzyłem. A nabiera sobie film horror, co można robić był dla... Zapomniałem już, że Blacky White miał te filmiki. O Boże, Scarlet Dot.
i roślinki. Czy ja mam Flame Cleanse mi, więc w razie jakby Scarlet to obniżę, to mogę go zjąć, więc nie jest źle. Jestem względnie bezpieczny. Kartus? Czy to Liga Legend nawiązania? Nie, no spokojnie. Wiem, że aż tak źle nie jest. Podziwiam Riot, że udało im się własnoręcznie zmusić mnie do odstawienia jej gry. I to na zasadzie, że chciałbym czasem w nią zagrać, ale przez to co robi, boję się tykać się Ligi Legend. O Boże. Nie podoba mi się to, co widzę. Albo raczej to, co słyszę, widzę. Jaki ten fachar? Prze to? Nice. Miałem dostać. O, świetnie. No dobrze, Scarlet to. Nie wydaje mi się. O Boże, to jest za duże. Ja się z tym nie bawię. Ja się z tym zdecydowanie nie bawię. A czy ja będę musiał prawdopodobnie, tak? O Boże, opływa. Pokłyby mnie teraz. Zwłaszcza, że gdzieś pominąłem dźwignię. A tu jest. Przynajmniej niedaleko w miarę. Czy kartuskie karty kombe są w kartuzach? Nie wiem, mieszkam niedaleko kartuz, więc jeżeli tak, to... Pewnie mam Volnira w swojej okolicy. Czy ja chcę jeszcze raz Flame Cleanse Me? Tak, przed wejściem. Flame Cleanse Me zdaje mi odrobinę obrażeń, ale to nic jakiegoś specjalnie strasznego. Co jest tu bossem? O Boże, Cemetery Shade. Zwykłe? Chyba. Oho. Doskonale. To udało mi się. Wydaje mi się, że to kwestia, że ja się przerolowałem przez tego, przez Scarletota. I że dlatego on na mnie się osiadł. Bo tak to raczej działa, że jeżeli rolujemy się przed coś, to jakiś status na przez chwilę dostaje. Dobra, jeszcze jeden taki hit, jakby się udało. A chyba się nie uda. Oż. Najgorsze co mogłoby mi się tutaj stać, to gdyby kolega mnie widował, ale na szczęście mnie nie widował. Kindred Overlord Ashes. No dobrze. Gdzie teraz będzie najszybciej? Albo raczej, gdzie najszybciej będzie coś do zrobienia? Chyba tędy. Ale ładna mapa. Czysta Australia. Nic innego. Ile mam? Mogę sobie na poziom pozwolić. Chciałbym mieć mapę w Soulsach. Soulsy są dużo mniejsze i dlatego nie potrzebują mapy aż tak bardzo. Przynajmniej moim zdaniem. Muszę zacząć dawać poziomy w Mindzie, jeżeli chcę korzystać z magii. Dobra. Pozwolę sobie ze swojej osobnej mapki skorzystać, bo ona drugim ekranie włączono. A nie chciałbym pomijać bossów. Tu jest ten. Tutaj gdzieś powinno być Night Cavalry. Czyli chciałbym zmienić godzinę na nocną. Australia Simulator. A nawet nie ma tu pająków. Zobaczcie sobie, jakby jeszcze te jakieś ogromne pająki były. Noska. O Boże. Tutaj będę miał dwóch bossów chyba, jeżeli dobrze widzę. I absolutnie mi się to nie podoba. Znaczy jeden może być, drugi absolutnie nie. A zobaczmy. Bo tak, jeden powinien być plus minus tu. Już drogi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak działa? W jakim sensie, że jak działają? Bo nie jestem pewien. Że jak to są połączone, czy... Co masz na myśli?
topografii. Czy to nie tak, że jedno jest po prostu nad drugim? Ups. Dobra. Kto to sprawdzić? Na pewno nie z tym atakiem. Ty planujesz mnie bić, czy nie? Najlepiej nie koniem? Zastanawiam się, czy da się padować ten crossbar. Jaka część mnie chce powiedzieć, że tak, ale nie jestem pewien. Pong, pong. Skończysz mi. A mi, jak chcesz, to wchodź od mi, to nie robi różnicy. Chyba, że chcesz obejrzeć po prostu na. Na Steamie, a nie na tym, a nie na kompie. Pożałuję tego? Nie. Hello. Ale tej pomyśli chyba się nie da. Ma to sens w sumie. Nie, bo gdzieś widziałem, że da się parować tych Nightcover jako tako i że parowanie ich powoduje, że oni od razu z konia spadają. I to mnie zaćkowiło, chciałem to sprawdzić, ale możliwe, że tak jak mówisz, że ich się nie da. Cześć. Dobra. Dajcie ten czy nie za głośno. Bo chyba cię podgłaszałem ostatnio, jak byłeś na zadupiu. Jak byłem na... zadupiu. Na innym mikrofonie. Stan sobie się przyda. O Boże, ja już widzę największego zbrodniarza wojennego i co gorsza, ja do niego idę. Poczekaj, to potrzebuję jeszcze. Zobaczaj, mam jeszcze jednego wiajta po drodze. Czy też widzisz największego zbrodniarza wojennego? The Freilberta? Tak. Tak. Ale to nawet nie jest najbardziej zbrodniarski przeciwnik w tej strefie, bo jest Exax. Wiesz co, pole chyba tego, Exekesa. Znaczy no, ja też nie umiem walczyć z tymi ptoszkami, ale Exax jest bardziej chyba paskudny. A właśnie, a skoro już przecież jesteśmy, potrzebuję pozbyć się tego i dać sobie Flame Grand i Sanct. A, jeszcze jeden slot mam wtedy. Co mogę chcieć włożyć? Nie ma chyba nic specjalnego, co mogę chcieć teraz. Bo buffy nie działają na broń. Przez to, jaka to jest broń? Hollow Trap Divi nie jest jakiś super w PvE. World of Time to już w takim razie, ale to też z braku laku. Bardziej niż cokolwiek innego. No dobra. Czas się wyjebać, I guess. A ten Howl of Shabriri ci nie zwiększa czegoś? W sensie jakiegoś ataku czy czegoś? Tak, on zwiększa mi mój pasek Madness, jak go używam. To wiem. Ale on ciebie nie buffuje chyba, teraz wiem. Na pewno? Wydaje mi się, że ludzie mogą tego używać jako czegoś, co nakłada na ciebie Madness, co i z jakimiś itemami sprawiają, że jak masz Madness, to dostajesz buffę. Ale to jedyne, co mi do głowy przychodzi. No dobrze, widzę, że dobrze zaczynamy. Widziałem grube podważenia. Damage plus 25%. Naprawdę? Tak, co prawda damage taken plus 30, no ale... zadawane ci zwiększa o 1/4. Nie będę kłamał, to nie brzmi optymalnie wciąż. Zwłaszcza w takich grze jak Elden Ring, gdzie szybko i tak bije ci horrendalne obrażenia. Zwłaszcza na Deathlight Bedy. Też. Bonk. Nie, to chciałbym, żeby to... Spójrzmy, to nie było aż tak mobilne. Flaszka? Może to będzie... nie odpinić droga. Boisz na niego lokować zatem, bo... O,
bo mam wrażenie, że jak się na niego blokujesz, to masz problem z trafieniem. Czy on nie trafi? Nie powinien. I że łatwiej mi jest go bić, jak nie jestem zlokowany, to pod niego... O, Boże. Udało mi się, jak mi tyle. Au, to mnie trafiło. Co robisz? Coś nie zlega? Chyba to się skończy. Jezu, co mi za obrażenie? Chyba nie efekt ten na ziemi, tak? Jestem bardzo niefortunnym miejscu na bicie się z nim, więc chciałbym to zmienić. Boże święty. Ach. Jeszcze jakieś dwa chyba? Nie takie. No. To. I nie. Nice. Bestaj. Moment, to por favor. Okej, szczęście wyciszę, bo mam się upewnić, czy. Po prostu go nie wyciszyło, czy... Nie chciałem wam chorupać na streamie. Aha. Nie wiem, mówię, wolałem się upewnić, czy znowu nie miałeś jakichś problemów kamerkowych? Czy coś ten deseń? Death Poker to bardzo fajne, bo gdyby nie to, że jest dla magów. A ja magiem nie gram, tylko bardziej kapłanem, więc... moja inteligencja nie jest wysoka, to prawie jak jeden. Szynie skarpki głośniejsze ode mnie, doskonale. No to weź już mnie tam przykręć. Tak, właśnie korzystam z tego, że mam chwilkę. Już nie będę machał u siebie. Mhm. Boże, ten defel daje strasznie mało rund, myślałem, że będzie dało więcej. Jak na to, gdzie jest? To jeszcze Kaelit, a nie Dragon Barrow. No tak, tylko to wciąż Deathblade, ale myślałem, że bliżej jakiś... To może być twój pierwszy miniboss. Pierwszy, którego widzisz na pewno, nie? Ale pierwszy, z którego bijesz. Też nie? Jak nie? Może być. Możesz skipnąć Grafted Theana? No, okej, okay, jakby po tutorialu to mam na myśli. Przesuwanie słupków! Co za hejter. Na bagno jeszcze się nie udaje. Idzie o kody na gry. Nie używam żadnych, coś podobnego na Google, nie muszę nic płacić, jak mam kod do gaming. Jeżeli aktywujesz grę w jakimś serwisie, w tym wypadku na Gogu, to ona będzie przypisana do twojego konta i nikt inny nie powinien móc jej dodać wtedy. Tak, jeżeli kody są jednorazowe. Tak, jeżeli ktoś inny spróbuje, to dostanie komunikat, że kod już jest w użyciu, albo coś ten deseń. Potwierdzam. Bruszetki samorobione to jest game changer po prostu, co za piękna rzecz. Jak działa w ogóle ta rzecz? Nie jestem pewien, czy używanie jej na pieskę. Masz i robisz spin. No. Wygląda nie najgorzej. Bije całkiem decent obrażenia. W sensie cały cast bije bardzo dużo, ale generalnie to jest... Jak na to ile to cię zamyka w miejscu, to jest średnio. No pewnie, pewnie tak, tylko mówię, ja w tej chwili miałem to wrzucone bardziej na zasadzie, że nie mam zupełnie nic innego, co mogę sensownie wrzucić. Musimy pomóc Millicent, która jest za Celią, no dobrze, akurat jesteśmy koło Celii, więc tym lepiej. Nie, Sylwia nie ma żadnych problemów z tym związanych, po prostu wyskakuje ci komunikat, wiesz, na platformie, każdy to jakby zautomatyzowany, to nie tak, że ludzie tam monitorują i tak dalej.
Problem się zaczyna, jak ktoś ci sprzeda zużyty kot, to wtedy masz wiesz, no, problem. Znaczy, no, wtedy to ty po prostu masz nieaktywny kot. No tak, i piszesz do platformy z roszczeniem o zwrot. Ale... Czasami też się zdarzają sytuacje, że ktoś na przykład miał kot kupiony z kradzionych kart kredytowych i wtedy taki kot może być... Au? Taki kod może być potem zdezaktywowany, ale to raczej nie jest coś, co bym zakładał, że się będzie dziać. Są sprzedawcy, są strony z kodami, które są naprawdę legitne i... EBEBA? Znaczy, wiesz, na samej NEBie masz różnych sprzedawców, no mhm. I jak są sprzedawcy, którzy mają po 200 tysięcy opinii, średnią z nich 4,98. Na 5. No to... Tak, na 5. To zamierzam z tego skorzystać. Ja sobie myślałem, że powiesz, że 4,98 na 10. Nie, takie, na 10. Takie wait a minute, mate. Z tego nie zamierzałbym skorzystać. Tak samo, to jest generalnie dobra praktyka, którą warto zapamiętać, że nie kupuje się w internecie rzeczy od sprzedawców, którzy mają poniżej 99% pozytywnych opinii. Zależy gdzie. Nie wiem, nalega, jakby ktoś miał 90, to raczej nie narzekał. Jakby ktoś miał 90? Raczej. 90 to jest mega nisko. Wiesz co, ja jestem przyzwyczajony po prostu, że ludzie to chuje i będą ci dawać negatywy za jakieś absolutnie chujowe rzeczy. Znaczy to oczywiste, ale zazwyczaj takie, takie opinie platforma usuwa, jak ktoś ci... Znaczy, to takie rzeczy. Znaczy ja powiem tak, gdyby to było coś drobnego, to bym miał wywalone pewnie. Gdyby to było coś większego, to bym sprawdził, na czym polegały te negatywy i wtedy się zastanawiał. Tak, tak, ja też tak zawsze robię, zawsze sprawdzam, na czym negatywy polegają. Czy ktoś sobie po prostu ubzdurał, że... Kiedyś widziałem taką sytuację, że jak próbowałem któregoś roku wakacje ogarnąć, ustalić hotele i tak dalej. Wlazłem na stronę jednego hotelu, gdzie jedną z opinii było 3 na 5, bo wszystko tam w plusach, wiesz, było ze 30 pozycji, że wszystko pasowało i minus był 1, w restauracji nie było piwa z beczki. No słuchaj, jeżeli... I za to gościu cię o 2 gwiazdki w opinii z 5. Ale jeżeli dla niego priorytetem było napić się piwa z beczki, no to... Just a bit of banter. Tak, no to jest oczywiste, dlatego podałem, że sample size od tego sprzedawcy na moim przykładzie był taki, że to jest dosłownie po 200 czy 300 tysięcy kupujących. No, dlatego nawet jeżeli ktoś ma ten, nawet jeżeli ktoś ma jakieś w miarę wysokie, ale zobaczysz sobie recenzje i wszystkich odników Asia 19, 27, 35. Mniej więcej. To też bym się poważnie zastanawiał. Yep. Jakby, nie, jakby żeby nie było i nie szkaluje nikogo, ktoś nazywa Asia i w ogóle, ale za często... Jest. Do czego my doszliśmy, że musisz takie rzeczy precyzować? I swear to fucking God. Ale nick brzmi wyjątkowo botowo. No. Tak, tak. No, no dobra, jako że to pierwszy z najwspanialszych łamigłówek typu znajdź trzy kapliczki i je wyłącz. Ano. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że na przykład mój dealer japońskich rzeczy ma na Discogsach jakieś 99,9 pozytywnych i tam czasem dostaję właśnie takie komentarze, znaczy negatywne opinie dosłownie za nic i piszę do platformy i platforma to usuwa, jeżeli wiesz, ktoś na przykład dzień po tym, jak zamówił takie, o nie, przyszła do mnie paczka. No jak można? Przecież miała być ekspresowa dostawa. Tak, gdzie do mnie zazwyczaj, czyli no, z Japonii do Europy paczki idą miesiąc około, 3 tygodnie przynajmniej, to jest od tego dostawcy, to nie, ja wiesz co, Sylwia, stricte płyty zamawiam, bo nawet przez rynek płytowy, internetowy, nie że ogólnie to jest sklep, to jest stricte płytowy. I Discogs rzeczywiście usuwa takie rzeczy, bo ma to sens, a jak sklep ma chyba ze 480 tysięcy opinii i z tego ma nawet te 99,9 pozytywnych, no to jest nierealne po prostu. Niesamowite. Nie, bo też wiadomo, że
tamten, ta jedna setna procenta, to zawsze mogą być jakieś rzeczy typu nawet, nie wiem, przesyłka uszkodzona w wyniku winy kuriera, tak? Tak, i, tak. I też... Wtedy. Ale wiesz, to. No mów, przepraszam. Też mi się wydaje, że to można by wciąż podciągnąć pod minus sprzedawcy, nawet jeżeli to wina kuriera. Można, aczkolwiek mi się jeszcze nie zdarzyło, bo zawsze te paczki są dosyć dobrze zabezpieczone. Uh-huh. Od tego. Od mojego dealera. Uh-huh. Nigdy nie się stanie nie bawić, czy nazywasz go dealerem? Czy ten koń ma rogi, tak? Tak, jest horny. To prawda. Dobra, tutaj były trzy bodajże, więc to chyba będą wszystkie, więc mogę resztę tej wspaniałej lokacji zwiedzić. Gdzie były znajdźki tutaj? Wiem, że jedna z tylko ze znajdziek mnie interesuje i to jest najgorsze, bo pozostałe są dla magów. Okej, okay, mam to, co chciałem, doskonale. Nie, bo na pewno jedną ze znajdziek jest Alaska, która jest jedną z lepszych rzucania czarów. Albo masz szybszy kastem, albo więcej obrażeń. Jedną z dwojga. No. Bo jest lusatowa albo ażurowa tutaj? Tak. Która jest nich. I nigdy, nigdy nie pamiętam, która. Lusatowa bije więcej za większe koszty chyba. Tutaj może być ta druga, że szybciej za wyższe koszty. No dobrze. Czy ja mam na poziom? Powinienem mieć chyba. Ale będę miał. Jako, że bosik jest tuż za ogiem, to nie pogardzę. Nawet dwóch. Jest to jeden encounter. Z dwoma przeciwnikami. Prawda? O, ganki, chujowa gra. Prawda? Znasz co? Nie no, ja to traktuję jako nawet nie gang, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, jeżeli ktoś się zachowuje się jak normalny przeciwnik, to dla mnie nie jest bossem. O, prawnik Maygood. No dobrze, przestaję memować. Zacznę grać w tę grę tak jak się powinno, czyli nie robiąc tylko L2 Gaming. L2 Gaming. Tam jest żarty żartami, ale czasami mam wrażenie, że Elden Ring nie bardzo, czyli uprawiam intensywne L2 granie. Reverse of Blood Abuser. Chociażby. O Boże, czy tarcze ich aż tak memują? No, jak masz 100% blaka. Okej, okay, to było zbyt mistyczne. Nie są. Wiesz, oni są normalnymi przeciwnikami w podziemiu. Nie, że... O, nigdy nie widziałem, że oni mają tarcze. Really? Nigdy nie widziałem, że oni mają te tarczki. Tak, że tarcze są spersonalizowane? Znaczy, też, no, biłem tych przeciwników cały raz, bo przecież mam jedno przejście Ringa za sobą. Aha. Więc... Nie wiem, czy w niektórych grach bicze nie przebijają tego. Nie przebijają tarczy z boku. Na pewno są nieparowalne. Fajny mieczek generalnie, z tego co pamiętam. Tak, on jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Poczekaj, to jest Kessot? To jest Kessot, tak. Ja bardzo lubię tę broń. Gdyby nie to, że ten, że... Bo on chyba się z Somberów lepsza, right? Chyba, nie wiem, ma fajnego weaponarta, możesz pokazać. To on ma, tylko podniosę to, co leży. O, tu jest lodat. To tam była, że nie. No nie wiem. Weź, bo zaraz będzie mnie kolci, żeby znaleźć to cholerstwo. Za taka przejechałem. Człowiek to nie jest do samej totali, mi robi... Tak. Doskonale. No jest fajniutki. Bardzo, bardzo fajna crowd control umiejętność. Szkoda, że nie można tego kombować jakoś. Ona ma zadziwiająco gigantyczny zasięg w porównaniu do animacji, pamiętam. Znaczy nie, to animację ma bardzo szeroko, tak? Więc... Ale też do przodu, też do przodu. Więc ja bym nie był jakoś specjalnie zdziwiony, że to jest wręcz ogromne. Do przodu też ma bardzo duży zasięg, to jest fajne, bardzo lubię ten. Dobra, wracajmy na górę, tam gdzie tylko byliśmy. Pierdolę, nie kupuję tego Lies of P.
firmą. Właśnie, miałem dzisiaj dokonać zamówienia. Zamówienia Light of P? Nie. Może jednak? Nie. Tam myślę. Daj sobie. O, a propos moich zamówień, właśnie przyszedł ten, kto jest jego częścią. Potwierdzam, Sevik jest częścią zamówienia. Jeszcze nie kupujesz Sevika na własność? Właśnie, bo ciebie nie zapytałem, ale po naszej rozmowie o koszulkach tego samego dnia założyłem, że nie będzie cię to interesować. No nie. Ja raz, że nie siedzę jakoś w rzeczach koszulkowych, a dwa, że tym bardziej nie siedzę w takich e-sportowych meczach. O, LPL merch, to nie chcę. Nawet jeżeli byłby LPK albo Elixir merch, to bym nie chciał. Naprawdę nic? Nigdy ci się nie podobały jakieś koszulki na tyle, żeby chcieć? Mhm. O Boże. Wow. O Boże, o kurde. Co mój kolega robi? Okej. Okay. Ominąłem kulkę. To wszystko, co chciałem zrobić. Ale hejter. Nie hejter. Ja po prostu ubieram się tak niemodnie, jak się tylko da. I jestem absolutnym wieśniakiem. Powiedziałbym, że koszule sportowe, koszulki nie są szczytem mody. Oj tam. Ja bardzo lubię swoją Fnatic bluzę z czasów, kiedy jeszcze opłacało się kibicować Fnatic. Jak ci to wygra MSI, to i koszulkę też kupuję. Dać to okej. Znaczy... To poczekaj, chociaż aż wyjdą jakieś ładne, bo... Ale nie powiedział, że kupi teraz. No właśnie, bo te są całkiem paskuda. Nie podobają mi się. Są bardzo nijakie. Nie chciałem siadać. Te baseballowe, co mieli na łodce, były świetne, ale były koszmarnie drogie. A poważnie rozważałem, czy nie kupić, bo były śliczne. Czy ja mogłem już teraz coś zrobić miejscem, czy musiałem czekać? Wierzysz? Weź tego od... Skocz z powrotem do tej chatki. Musiałem do Gorego skoczyć z powrotem. Chyba jo, zagadasz do niego, on ci da igiełkę i dajesz jej igiełkę? Cholipka, kocham questy, kiedy musisz iść do osoby A, żeby ona ci powiedziała iść do osoby B. I dopiero potem dać to, co musisz jej zanieść. Tak na wszelki wypadek, bo ja nie wiem, czy ty dasz radę do niej dojść, więc nie wiem, czy warto coś tam dawać. A, nie może ci dać z góry. Ja by wiem, że to jest bardzo popularne w questach i nie powinienem akurat w Elden Ringu się czepiać, ale chyba bardziej się czepiam ogólnie niż tutaj w grze. Genji koszuleczki też nie chcesz. No. Mój Boże, muszę. Dobrze. Dobrze, nie zapytajesz, czy nie chcę koszulki T1, bo zrobiłbym ci krzywdę. Wierzę, że byś nie chciał. To nie jest tak, że u niego była ta. A, że igiełkę musisz znaleźć gdzieś? Tak, ona na bagnie była. Zajebiście. Cześć, taki. Dober. Czy igiełka nie była u tego? U Niela? U Onila, ale tak była. Dobrze. Znaczy, czy dobrze, to bym polemizował? No, dobrze, najpierw Sevikową. Sevik, mówiłeś 2XL, nie? W sensie XDD rozmiar. Biorąc pod uwagę rozmiary Sevika, to nie widzę innej opcji. Znaczy, już nawet nie chodzi mi o szerokość, tylko wydaje mi się, że na samą wysokość, czy nie wiem, Sevik. Na długość, no. Nie wiem, może wyolbrzymiam, ale wydaje mi się, że... Tam ma zdjętą kosę, że przy jego wzroście to jest z automatu XXL? No właśnie nie zawsze, bo tak jak ci sobie piszę ma XL-ki, a ja mam LXL na przykład, więc w zależności od rozmiarówki. Czy właśnie nie wiem, którą sobie brać, czy L-kę, czy XL-kę. Czekaj, przeczytam jeszcze raz, co mi Neymera napisał. Pojebie mnie. Kocham te gadżetem. Czy ja zaraz dostanę bardzo intensywnym? Oczywiście, że tak. No to co?
opływa. To się zaraz źle skończy. Nie użyje na mnie Waterfalla, prawda? A, trafiłeś na tą Millicent, co ja ostatnio mówiłem, że ma Waterfalla. O, a propos! Teraz zwróciłem uwagę. Luna, potwierdzam, są tacy ludzie na świecie i są takie przypadki na świecie. Potwierdzam, byłem przypadkiem. Jakkolwiek paskudnie to nie brzmi. Au. Ja mam nebotkadę teraz. Chyba zdechłeś na szkarlatynę. Jep. Ty noszyłeś koszulki swojego chłopaka? Nie. Uwielbiam, że to jest jedno z tych pytań, które można zinterpretować na różne sposoby, nie zależnie od odpowiedzi. Tak, że miałem chłopaka, a nie nosiłem jego koszulek. Yep. Jezu, czemu tam był akurat ten głupi... Ty też... Dobra, biorę sobie Elkę najwyżej, będzie ciasno. Dwa. Czy Millicent inwajduje więcej niż raz? Unless... I dlaczego tak? Save this L, doskonale, sobie dziękuję. Dobra. Twoja jest add to card. Teraz... A, ich tu dwóch jest. Rozumiem. To jeden, nie? Seversi 2 x. Dobra, i teraz ja. Pyk. Łeczka. Nie ma kurwa Waterfalla na mojej dzielnicy. Na mojej dzielnicy. Ile dostawa będzie za 3? Opływa. Za 3 jest $9, dobrze. Podsumowanie zamówienia. Zostałem totalnie sumowany. Nie patrzyłem? Przebija mi tarczę i postawała mnie za całe HP. No dobrze, nie mam donarków, I guess. Mam wrażenie, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy mam takie problemy z Millicent. Wiesz dlaczego? Bo używam tarczy. Ja tak nie mogę używać tarczy. Zawik, mogę zamówić do ciebie, nie? Nie. Jakoś zawsze mnie bawi, kiedy na takie pytanie odpowiedź jest nie. To przypomnij mi adres na privie. Wyślij mi. Nie zdoksuj się na czacie, tylko wyślij mi prywatnie. A tam nie doksuj się od razu. Na Discordzie albo na doradztwie. Na Discordzie albo na doradztwie, okej. Okay. Znaczy na Discordzie prywatnie albo na doradztwie. What does black mean by this? No. Pojawiam mnie teraz ją. Aha. Szkarlatyno. Zostałeś właśnie zaodplayowany prawie. Yep. Kurwa, nienawidzę Waterfalla. Klub hejterów Waterfalla. A propos. Ale to ta weź wypierdalaj. No. Nice. Czy ona ma mieczywko, które nakłada szkarlatynę? Nie. Okej, okay, dobra. Ja po prostu jestem na bagnie ze szkarlatyną. Tak, tak. I się nie... po nim trochę rolowałem. O, butki, nice. A, czy tu gdzieś nie było Grace'a przed bossem? Nie, na razie mam kwestię do Knight'ów. Knight'ów mi się to nie podoba. Wiem, że ludzie bardzo długo farmują ich włócznie, takie jest przeklętego powodu. Bo jest human, I guess? Znaczy bardziej z jakiegoś przeklętego powodu, że czemu to tak długo schodzi. Aha. Na wszelki wypadek dam bez polskich znaków.
A, dobra, mam Gejsa. Po prostu uniknij Waterfalla. Poczekaj, aż będą maleni, to pokażę ci, jak się unika Waterfalla. Pojebany. Mitami jest na siebie. Ale ja nie mam problemu z Waterfallem na ogół. Mam problem z innymi częściami tej walki, a nie z Waterfallem. Trochę tak, niezaprzeczalnie. Pośmieję się trochę. Nie mam many na to. Nie. Czas to naprawić. No okej, muszę usiąść. Czemu ja nie usiadłem w ogóle? Ej, w sumie. Boję się. Jak już też tam będzie latenna w tej walce i dlaczego wcale? Może być w chuju, że też, no. A, latem, no. Ja nie wiem. Zobaczmy. Bo on... A, nie, no ten, no dobrze. 21. A, masz ją na plus 0? Tak. Nie, ja go to... nie ulepszałem. To wyjaśnia trochę. Bierze agro Nila na chwilę, kiedy ja będę łuczników zabijał. Chłopaki... Te koszulki są dosłownie po 100. Czy ja chcę wziąć 3? Czemu nie? Czy ja chcę wziąć więcej niż jedną? To jest swoje pytanie. Czemu nie? 3 są całkiem tanie jak na esportowy merch. W sensie, jak na... Inaczej, jak na esportowy merch to są w chuj tanie. Ale... A chuj, wezmę to jeszcze jak. No, oczywiście. Niech ktoś mnie zatrzyma, proszę. Nie, ta flaszka, Boże. No dobrze, widzę, jak będziemy robić tę walkę, I guess. Ma wrażenie, że z tym właściwym komandorem walczy mi się dużo łatwiej niż z tym. Bąk, bąk, bąk i tornadko? Nie, tornadko. Za dużo. Czy ja mogę faktycznie jednego mu fitkać? No dobrze. Nie podoba mi się to, ale zrozumiem. Bąk. 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 Chyba jakie... Albo to jest losowe, albo jak jestem za bitwę, to on robi to tornado. Jedno swojego. Tamkie to o personach, aż sam chętnie zobaczę, o co chodzi. Ale to pewnie po streamie. No do przodu, hit drugi. Ups. Dobrze, że on nie ripostuje. Raz. Dobrze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, blitz wszedł, nice. Tylko że samolotem przedwie jeszcze raz. Co tym razem? Co to banisz najcie, a nie?
koledzy strzelnicy. Wydaje mi się, że on ich więcej nie przebije, więc jak tych się podbędę, to już będzie do końca walka z nimi jeden na jeden. Aczkolwiek nie będę kłamał, zdaję mu zdecydowanie niższe obrażenie niż bym chciał. A i teraz muszę odejść? Nie muszę. A, bo ją można przyciskać w ogóle po hicie w tak zwanym międzyczasie. Między atakami. Tu hit, tu hit. To była zbyt optymistyczna domina, ale wyszło. Żegnam. Nie wiem, czy ona chciałaby mój mecz. No nie wiem, czemu nie? Kiedy twoje SMS imy? Czy ja igły miałem zanieść Goldiemu czy Millicent? No bo nie do Millicent. Zaraz zobaczymy. Najwyżej się wysyła Goldiego jeszcze raz. Okej, czyli muszę do Goldiego z tym iść. Rozumiem. Tylko czy nie stwierdziłem minusankę, można powiedzieć warkoczyki. Jakby było dominę dłuższe. I mean, jakiś czas temu ja ściąłem ponad połowę włosów, więc miałem dosłownie za połowę pleców miałem włosy. Aha. Na pewno dosyć daleko za łopatki. Aha. Ale już ściąłem, bo nie szło nic z nimi robić, układać ich w żaden sposób, ani nic. Znaczy, słuchaj, iść zawsze idzie, po prostu kwestia ile chcesz na to czasu poświęcać. No nie będę sobie plut warkocza codziennie. Nie? Czemu? Bo mi się kurwa nie chce. A poza tym z tak długimi włosami to już jest problematyczne, bo możesz robić tylko to chyba, w sensie tylko warkocz. Ja teraz muszę dosłownie jeszcze raz do niego pójść. Musisz do Millicent pójść chyba. Pomimo tego, że on mi dał tylko notkę? Nie wiem. Właśnie jestem na jakieś 80% przekonany, że muszę do niego wrócić. Jaki masz problem, Luna? Czemu hejcisz? Jeszcze nie wiem, czy hejcisz, ale muszę założyć. Podejrzewam, że to jest coś na zasadzie, czy ty wiesz, ile ja bym dała, żeby mieć długie włosy, a ty szkalujesz? Czemu ściąłeś włosy? Ja ze swoimi włosami zawsze mam tak, że zanim one są na tyle długie, że można z nimi cokolwiek ładnego robić, to stwierdzam, że pierdolę i coś innym. Ja tak mam z brodą. Zawsze sobie myślę, że zapuszczę sobie pełną brodę, a potem wytrzymuję tydzień, bo nienawidzę mieć czegoś pod nosem. Wytrzymuję tydzień i się golę do zera. Wow, ale hater. Widzisz? Wiedziałem, że trzeba do niego wrócić. Doskonale. To teraz musisz iść do Millicent. Tak. Znaczy dla mnie najgłupsze jest to, że musisz dosłownie zreloadować lokację tylko po to, żeby móc do niego pójść. No. To jest tak głupie w questach, prawda? Nie. Ja wiem, Sevik, że ty nie hejcisz. Ja po prostu muszę powiedzieć, czemu hejcisz. Przestań stękać, kobieto. Dobra, no to co? Jeszcze JDG. Ile ja już ich mam w koszyczku? 5? Tylko? No czekaj, bo to jest chyba limit na koszyk. O nie! Czekaj, bo wyskoczyło mi coś i mi usunęło z koszyka. I nie zdążyłem zobaczyć, co to jest za komunikat, więc chyba jest max 4. God damn it. O nie. Dosłownie niegrywalne. O nie, mogę kupić tylko 4 koszulki. O, spójrzcie, Millicent wstała. Dosłownie niegrywalne. Millicent jest niegrywalna po tym, co mi zrobiła. Odpatrz, teraz... nie krównij to i napierdasz na karcie drugi koszyk.
Nie, bo muszę zapłacić dwa razy za dostawę wtedy, tak czy inaczej. Ajajaj. A za dostawę ile jest? Za dostawę jest tyle co nic, ale ten, ale... No to słuchaj. Za dostawę za... Czekaj, bo... To ja ci mogę powiedzieć, zgadzałeś się. Powiedziałeś, że za dostawę jest tyle co nic, to koniec. O kurwa, za 4 jest free shipping, S? No to chyba musisz 2 za 4 kupić. Tak. Ta dostawa jest za damski chuj, to prawda. Dostawa jest za damski chuj. Nie spodziewałem się określenia female penis tutaj, nie będę kłamał. Co gorsze, widziałem i czytałem na tyle dużo materiałów, że widzę to nawet przed oczami. Znaczy inaczej, widziałem, dość nie widziałem, czytałem coś, gdzie to jest używane po prostu jako female boner. Jako, jak to jako... powiedziałaby moja przyjaciółka, z której wszyscy się śmiejemy, że jest futą. Co to za futa bez fiuta? No to nie futa, da. To samo przez się. Czemu nie patrzę, gdzie to wiadomości? Nie. Tylko na Hama próbuje się bić. O mój Boże, właśnie ten safe tawek, gdzie idę. Ja nie chcę tu iść, prawda? Wiem, gdzie idziesz, ale chyba musisz tu iść. Znaczy, musieć nie muszę. Słuchajcie, ja nawet nie mogę tutaj jeszcze iść, bo... Dobra, robimy jeszcze jeden test. Ja nie mogę tutaj iść, bo questline później się to robi. Jedyge. Dobra. Robimy jeszcze jeden test. Test? T-jest? Jest. T-jest, kurwa. Te JDG bluzy też są dowalone. Kurwa, dlaczego LCS Merch jest tak dobry? Biedaku. Dlaczego LCS Merch jest tak dopierdolony? Ja nie mogę. Tamten point, to nie LCS Merch jest taki dobry? To inne są tak chujowe? Jest. Znaczy... Oba te stanowiska są prawdziwe. O kurczę, czy to najlepsze miejsce do farmienia? Na początek gry? Nie, olewam, spokojnie. And this is a required field. Nie, mogę mieć 5 w koszyku. Dobrze, no dobra. Niech będzie. I w checkoutie 5 jest za... Ta dostawa jest dosłownie za damski chuj. Dopóki nie jesteś futą, nie kupisz, rozumiem? Muszę napisać do mojej ukochanej przyjaciółki. No i słuchaj, bo potrzebuję damskiego chuja. Jakoś magicznym sposobem wyłączyłem się z dyskusji o shipowaniu postaci. Nie wiem, jak mi się to udało, ale po tym jak się okazało, że jest to free, to wcale nie żałuję, że z niej wyłączyłem. Mogę nie przepadać za tego typu rzeczami, owszem. Aż tak po mnie widać. Jeszcze popatrzę, co tu jest ligowego, ale chyba już nic to bym chciał. Pomocy kolega mnie mordkuje. Bobek. Wysyła cię do rogatego jail. Ale on już jest sam w jailu. Prawda, on jest w jailu. A, czy ja chcę jeszcze ADG? Nie. Nie chcę. Czemu ja go nie postawałem? Ale whatever. Nie chcę ADG. Chcesz i DJ? Nie. Trzy razy na tak? Nie. Czekam jeszcze. No pokój. Jest trzy razy nie. Na tak. I DJ jest najgorsza z tych wszystkich, a nie mogę wziąć dosłownie każdej, która mi się przydała. Nie? Najgorsze jest. Nie stać mnie już na to, znaczy stać mnie, ale nie powinienem. Ale najbardziej poza właśnie tymi, które mam już w koszyku,
Nie chciałbym innych koszulek, tylko bym chciał tą oczojebną bluzę BLG. Doskonale. Ona jest śliczna. Wyślę... Bo my tak pierdolimy o tych koszulkach, a widzowie nie wiedzą, o co chodzi. Wyślę wam na dyskusja kanał, co planuję, o którym ciuchu mówię, że jest aż tak śliczny, ale ona jest śliczna, ona jest naprawdę śliczna. A czekaj, to był Twin Blade, ja Twin Blade'a nie chcę. Znaczy Twin Blade'a już mam chyba przede wszystkim. Wysłałem, zobaczcie, jak ona jest piękna. Mi się wydaje, że ja już to mogłem wcześniej widzieć, więc nie będę teraz patrzył. Tak, widziałeś wczoraj, jak rozmawialiśmy dokładnie na ten temat. Ja byłem jakoś z jakiejś posełki, ja coś się pokłóciłem z koleżanką, ona mi kopnęła w kosze i oddałem kupniakiem w toś. Czemu? To brzmi jakbyś oddała jej też w krocze, ale niekoniecznie. Ja bym wcześniej na zasadzie na swoje spodziewanie powiedziałem, że bo ona mnie kopnęła. Okej. Okay. Banter. Nie, mam wrażenie, że ten, że... Nie, co nie, to nie. Nie jestem pewien, czy jestem odpowiednią osobą do wypowiadania się. Ale... Nie mów, nie kontynuuj. Nie, po prostu zastanawiałem się, czy ten, czy małe dziewczynki jakoś się uczy tego typu rzeczy. Nie. Ale mówię, mogę być nieodpowiednią osobą w tej kwestii. No dobrze. To jest... Czemu mój koszyk nagle się zrobił na $25? Chłopaki. Bo nie masz co robić pieniędzy. Chłopaki. Czekaj. Dolar. Niecałe 4 złote. 125. 500 zł. Nie no kurw, nie wydam 400 na ciuchy. 500 zł nie wydam 400. Te 300 zł to za dużo. 200 zł. Nie no, bo jedno jest dla Civica przecież. Ja no śmieję się po prostu. Nie wydam 400 na ciuchy. Absolutny stan braku poszlaku tego użytkownika. Co jebie mnie? Wiem, że chcesz. 300 stów? Tak powiedziałeś. Doskonale. Ale już się nie chciałem wyprawiać. I mean, znam siebie na tyle dobrze, że był wierzyć, że byłem w stanie coś takiego powiedzieć. Nie chcesz tego recytować ten tekst do dowolnych trzech piosenek z serii Nierz w in-game w języku. Jedną pewnie bym dał radę. Chyba tak jak z tymi memami z tego. Z Shadowem. What? Chyba nie rozumiem. Że coś tam jak tak, wyrecytuj Biblię jak nie. A, doskonale. Au. Boże, ale to gówno atakuje. Nie, no biorę na razie tylko te wave'owe. Chodź. Bo mnie pokurwi. Nie biorę BRG i nie biorę JDB. Nie, macie, nie tylko się je pokurwi, jak patrz na to, co się dzieje. Spodziewałem się, że pójdziesz po coś w stylu, o, fałszywy fan, nawet nie mam jak. W sensie wiesz, jako formę namawiania mnie. Ja bym takich rzeczy nie robił. Mój Shinji by nigdy czegoś takiego nie zrobił, potwierdzam. Mógłbym przysiąść, że zrobiłem dokładnie to całkiem niedawno. Mogło tak być. Aczkolwiek nie pamiętam już kontekstu. Ja też nie pamiętam kontekstu. O, pewnie. Nice. Nie podoba mi się to, że wiem doskonale do czego teraz idę i to coś nie jest ani trochę przyjemne, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że kiedyś trzeba to zrobić. W ogóle to chyba pierwszy raz, kiedy wszedłem w skrzynką, wtedy kiedy powinno się wchodzić w skrzynką. Na odpowiednim poziomie. Przeoczyłem to, jak to robiłeś, a zapytałbym wtedy coś, którego z was aż tak to rozjebało? Jak coś gadaliśmy o Eldenie i to nie wiem, czy sobie chciałem
czy coś. Sewika, że ten, że otwierałeś skrzynkę. A, streamowaliście mi tego, Seamless Co-opa. I otwieraliście tą vape skrzynkę, tak cię, dym cię złapał tak z każdej strony i ci puściłem takie, co na grzale. To chyba Sewik. A, Sewik. Raczej na pewno Sewik, bo mnie takie rzeczy śmieszą, ale nie do tego stopnia, że dosłownie nie mogę przestać. Nie no, chłopaki, ja muszę wziąć jeszcze jakąś, bo jak ten, bo mi dostawę. Dostawę mi liczą, jak ten. Guys, nie wezmę. To ostatnia. Przysięgam, nie wezmę więcej, nie mogę wydać. No. Nie jak mogę. Mam zapłacić. Nie mogę. Ujebie mnie. Jak mam zapłacić za dostawę $10 albo za koszulkę $20 i mieć dostawę za darmo. No to wolę mieć dostawę za darmo. Mogę dopłacić $10 i mieć koszulkę za darmo. O. Jak już mówiłem... I mieć dostawę za darmo. Jak już mówiłem, nie możesz wydać tyle na koszulki. Tak, nie mogę. A teraz... Pojebie mnie! Teraz mi zaczęło liczyć dostawę. Może jakieś konkretne koszulki tylko? Nie, no bo wrzucam te same. Okej. Okay. Rzucam te same do koszyka. Nice me. Nice me, me? Tak. Czekajcie, bo tu był jeszcze kodzik. O, jest jeszcze kodzik na Apply Discount. Dobrze. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem Persona 4 ta, to myślałem, że chodzi o taktykę z jakiegoś powodu. Nie, jest shipping za zero. Pogi, to jest fucking... Ale mi wejdzie discounta na koszuleczki, jak wbiję ich magiczny kod. $10! Kurwa, zajebioza. Na ulicy nie leży. Czyli w praktyce mam koszulkę za darmo. Jedną całą. Pojedziemy też takich darmowych rzeczach? W jakim sensie? A że nie jest to darmowe. I mean, słuchaj, biorę dodatkową koszulkę, znika mi koszt dostawy i wbijam sobie kodzik na dodatkowe minus $10. Mam dosłownie koszulkę za darmo, bo mam $20 mniej do zapłacenia. Jest? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja pierdolę. Ja właśnie zamawiam 5 sportowych koszulek. Przyzwyczaiłem się. Ja jestem zjebany. Słuchaj, tylko to. A dobra, to muszę rozmiary posprawdzać i niki, czy się zgadzają. Sevik 2XL, M. Chcę zobaczyć, czy mem zadziała. Shin L, Weibo Shin L, Shin L, JDG Shin L, BLG. Mem chyba nie działa tak dobrze, jak bym chciał. Go to checkout. No i nie działa też tak źle, ale jest. No dobrze. Przez kartą czy PayPal? Damn ten damage. O. Człowiek chwilę nie patrzy, a Shinji kończy grę właśnie. Ups. Tak zwane rzeczy, których nigdy nie pożałuję, powiedział nikt nigdy. Nabijaj sobie bandesa za każdym jebanym razem. Ja bardzo chciałbym zacząć dać te zachęciuchy, żeby było mnie stać na to, żeby wpisać. Z tym to zazwyczaj tak dobrze nie ma. No ja nie kupuję sobie ciuchów poza lumpami generalnie. Ja mam trochę inaczej, że ja po prostu nie czuję, żebym chciał kupować rzeczy dla tego. Ja po prostu chcę bo esport mistrz, który jest pistani tutaj. Za $120 kupiłbyś w
kupiłbyś w normalnym, na przykład w sklepie Fanatic czy gdzieś, kupiłbyś jedną bluzę custom. Aha. Więc to jest naprawdę pis tanio. 5 koszulek. Kupnijcie mnie, żebym zrobił sobie kawę i wziął się tylko do dawania artykułu. Czemu chcesz sprawić, żeby artykuł był cały biały i zamazany jakimś białym korektorem? Czy ja mam tyle run, żeby sobie poziom wbić? Chyba... Tak, doskonale. Może artykuł jest chujowy? A wtedy ja bym po prostu wziął i podał kartki, na których jest wydrukowany, względnie usunąłby plik, na który jest zapisany. Ale co kto woli, jak jest. Ja mam jeszcze... Mam wrażenie, że strasznie mało rzeczy mi w Kali zostało do zrobienia. Jakoś mnie to zawsze niepokoi, kiedy takie rzeczy się dzieją. Bo mam wrażenie, że po prostu zapominam o rzeczach, a nie, że mało mi zostało. No dobrze. Namówiłem. Nice. Time to kill myself. Well, off to hang myself. Co jest ze mną nie takie skwercy? Co mnie goni? O kurwa, pies mnie goni. No dobrze. A to powiem, bardzo się wyjebie, robiąc tutaj ten skok. Ja się zastanawiam. Nie wiem. Bardzo dobre pytanie. Geronimo. Okej, udało się. Zaraz ci powiem, co ile mi przelać. Bo muszę przebaczyć, ile mi ściągnęło. Dokładnie. To kolejna z jaskiń na zasadzie przy pierwszym przejściu jej kompletnie nie widziałem. Fakt, czym ta jaskinia jest wypełniona, absolutnie nie pomaga. To ważne, nie to tak? Może odrobinę. Tak, a o co chodzi? Ja umrę? Nie. Znaczy, zaraz pewnie umrę od tego. Latynki. A niech to wybuchnie bez. Przelej mi na razie stówę, Sawik. Flame Cleanse mi ma jedną zasadniczą wadę. Zadaje ci obrażenia. Tak? Tak, jak i znikomy tam z parnaście HP, ale jak musisz go używać kilkukrotnie, to... Wiesz, tutaj trochę i się jednak nakłada. Ty się nie ciesz, Sevik, z tym, że jaki deal, bo to jeszcze, wiesz, jeszcze mogą jakieś, z racji tego, że to idzie pewnie z Chin, to mogą jakieś podwodzić ważne podatki tam dopierdolić. Więc ja nie wiem, czy to jest ostateczna cena, którą płacimy. Najmera twierdzi, że tak, więc wierzę mu, ale pamiętajcie, że to Polska, więc XDD. Najmera to autorytet, prawda? On nie, prawda? Zamawiał i przyszły mu, więc... No właśnie. Więc myślę, że dosłownie nie mogę skorzystać z lepszego źródła informacji. Muszę być znaleźć kogoś, kto mieszka w Polsce i zamawiał? Podejrzewam, że nie ma takiej osoby. Wow! Myślę, że nikt w Polsce nie będzie miał, że to będzie pierwszy LPL-owy mecz w Polsce. Nie wydaje mi się, mimo wszystko. Ta strona jest od bardzo niedawna. Za 9 dni wchodzę z buta do klasy. Nice! Polskiej klasy średnio-wysokiej. Ja z tego co kojarzę, chyba w tej chwili jestem poniżej średniej krajowej. Mi zostały jeszcze ile? 4,5 roku bycia pezantem. Potem dołączam do ciebie, Sevik.
dobrze, czas na najlepszego bossa. Kolejnego najlepszego bossa dzisiaj. Kolejny z najlepszych bossów. Jak na to, że bijesz holy damage, to bijesz im bardzo dużo. A oni co, odpadnie holy? Powinni być. Jak patrzę, czy atakują, to masz miesiące? No. Bije się jako furia doskonale. Może jakiś blitz? Kiedyś? O, chyba. A, Skarlet, co ty gdyby? Nie wiem, czego innego spodziewałem. Jak jest przetłumaczony Skarlet od swoją drogą w polskiej wersji? Jeżeli nie Skarlaty, na to usuwam tego typu. Właśnie o tym myślę, że... Oczywiście żartuję w tym, że usuwam tego typu, ale... Ja wiem, że to nie jest... czyli dosłownie, okej. Czyli to nie jest tak jak moje pomysły na tłumaczenie. Au. Ja przypominam mojego te tłumaczenia rampy V3. Przysięgam. Nie wiem, czy widziałeś, ale tak ja doskonale wiem, jak nie jesteś blokowany. Mhm. W tej walce to aż tak nie boli, ale mój święty Boże, pójdź się z Galgusami bić. Yep. Tak, Kospa. Tak, Kospox. Jako Kospa to jest gołe tłumaczenie, jestem z niego dumny. Jeżeli... Kospa, jeżeli ten... Jeżeli w trójce można było dać Kospę, to ja bym przetłumaczył Skadlety Rot jako Szkadlatynę any day. Any fucking day. Znaczy Szkadlatynę chyba jest też rzeczywistą... Tak, wiem. ...nazwą, więc tutaj bym miał z tym problem. O, copyright strike, kurwa. Jest, przyczepi się do mnie osoba, która wymyśliła nazwę Szkadlatynę i co wtedy zrobię? A? Bro is long fucking dead. Pewnie tak. Czy mi w Kaili coś zostało poza jednym bossem, do którego nie idę przed Dragon Barą? Do kogo nie idziesz? Do tego, co tutaj jest. Albo raczej konkretnie gdzieś tutaj. Co tam jest? W sensie potem wiem, że są katakumby, ale co tam jest? Fiucy Spirit. Co? Fiucy Spirit. Alright. I to chyba zeskalowanie z Dragon Barą. O Boże. Fan. Tak patrz, czy coś mi jeszcze zostało, jeżeli o bossów chodzi. Chyba nie. Bo tak to rzeczy są jeszcze w tym, w Dragon Barą. Dragon Barą? Uuu. A mówię... Wiem, że w Dragon Barą mógłbym robić w tej chwili rzeczy, ale najzwyczajniej w świecie... Nie chce mi się. Nie chce. Co za to mi się chce, to chcę zobaczyć... Bo potrzebuję Witchblade'a jednego, którego nie znalazłem. Wrażenie, że znaczy z tym się powtarza co jakiś czas saga, że Shin kupuje rzeczy i Shin wkurwia się na siebie, że chce zapłacić, a jednocześnie nie chce zapłacić. Mhm. A potem ostatecznie klika kup teraz. Zasknę. Mhm. O Boże. Generalnie jest problem tego typu, że mam jeden przedmiot do znalezienia w zamku Radana i nie jestem pewien, czy ja go mogę w tej chwili zgarnąć. Jaki niebezpieczny odruch sobie wyrabiasz, Sawik? Weź i dla mnie. To jest twój odruch? Blisko wystarczająco. Mhm. Ja na szczęście jeszcze sobie takiego odruchu nie wyrobiłem. Czasami na chwilę się daje przekonać, ale to tylko na chwilę. Ta chwila trwała, w sensie ta chwila nie stała się rzeczywistością tylko dlatego, że sklep nas wyjątkowo wyruchał w dupsko. Instynkt samozachowawczy, a to nie znam. Kojarzysz w ogóle, kiedy się kończy kwestia Nadana? Nie wiem. Doskonale. To jest dokładnie ta odpowiedź, której nie chciałem usłyszeć. No i? Miałem nadzieję, że powiesz mi, kiedy się kończy test. Nie mam pojęcia. Bo to nie jest tak, że on do końca już jest. Nie, na pewno nie. Bo ja biłem tych dwóch bossów po Radanie. Więc na pewno nie kończy się... Na pewno nie jest tak, że trwa do końca gry. O. Mhm. Na pewno kiedyś się kończy.
Właśnie ja się teraz zastanawiam, czy to nie jest tak, że Festyn się... Bo... Uwaga, uwaga, Wiki twierdzi. Oho. Że... I to nawet nie ja mówię. Że ten przedmiot, który muszę zgarnąć, jest jak festiwal jest nieaktywny. A mówisz o mieczywku? Nie, o Wordblade'zie. A, no... Co nie wiem. Naprawdę nie wiem, kiedy się kończy. Bo generalnie Wordblade pozwala ci nakładać Flame Ashe. I możesz ich wtedy nakładać także skalując Faith. Zamiast siły. Okej. Okay. No dobra, Kayle jest przerobione. Jest pan teraz dwie opcje tak naprawdę. Piszę sobie krótką formę pisem, co masz na myśli? No bo Sajk pisze i że gdyby na Floatless na czasie to już by dawał. Tak, tak, ale pytam co ma na myśli przez krótką formę pisem, no. Jaką krótką formę pisem, no, piszesz? Do pracy coś, czy ten, czy coś swojego? Brzmi jakby coś do pracy, ale jednocześnie zastanawiamy się, czemu pisze to po godzinach. No właśnie, o to pytam. Sej, piszące fanfiki? Oh my. Imagine pisać fanfiki? Po co pisać fanfiki, skoro jest ich wystarczająco dużo do czytania? Znasz co? Ja nawet nie czytam. Właśnie miałem zapytać, czy czytujesz fanfiki, czy tylko mnie to domija, czy... Ja wiem, czytuję to jak ludzie twierdzą, że NA jest dobre w League of Legends. Short story dla grupki na projekt. Okej. Nice. Okej, no. Opowiem ci żart. Odwiedzę Altus w ciągu najbliższych 15 lat. Nie podejrzewam, że odwiedzisz. No ja też jak patrzę na to, jak mi to idzie, to też mi się nie wydaje. Kiedy da się zajść bez wchodzenia do Altus i dlaczego za dużo? Potencjalnie mogę wejść do Lane, nie wchodząc już dalej do Altus, niż to zrobiłem. True. Z drugiej strony. Ale ten Altus ma dość dużo rzeczy, które będę chciał zajść, więc... Właśnie, tylko... Kurwa, ja nie mogę robić questline rani. Dlaczego? No bo Sylvis mi zniknie. A, no tak. A jak Sylvis mi zniknie, to nie będę mógł sobie zrobić Dangitera. No dobrze. No dobrze. No to lećmy do Altus. Ale bym się pograł w FF7. Ale pogram sobie jak ten, jak skończymy. Chociaż nie pogram sobie jak skończymy. Skończymy to mam rzeczy do roboty. To po tym jak zrobię rzeczy do roboty, to... Ale bym sobie pograł w takie... Aramiki Boże. Ja nie, ale ja bym pograł w TFT. Ja może też bym pograł w TFT, ale musiałbym zobaczyć jak to wygląda. Poczekaj. Can you play? TFT without Vanguard. No, you cannot play TFT without Vanguard. Nope. Cześć, mam 6. Nie można. Ja ten. Znaczy, pewnie na telefonie byś mógł. I guess. Czy ja chcę udawać, że biję LAN 6? Ona i tak ucieka, więc whatever. No tak. Bo ona później się pojawia. Mhm. A żona wajka. Jest. Dragon wajku. Yep. Bro put his dick in this. What did he mean by that? O, zrobiłem sobie ostatnio takiego jednego i zmienił mi się w Roombera. A, wspominałeś. O, to było fajne. Bardzo mi się podobało. Oglądałem dzisiaj jeden klip na YouTubie, gdzie padł wspaniały cytat. Bo było pytanie, co osoba sądzi o kocich uszkach. Mhm. I cytując
Jak ktoś ma kociołuszka, to znaczy, że jest zwierzęciem, więc nie ma praw człowieka? No tak. I'm sorry, Teddy. Only people have human rights. A myślicie o kociołuszkę? Ja nie mam nic do kociołuszku. Ja myślę, że to bardzo zastanawiające, że jak kobiety mówią, że lubią mięśnie u facetów, to facet idzie na siłkę i robi mięśnie, a jak facet mówi kobiecie, że podobają mu się kociołuszka, to kobieta nie idzie na siłkę wyhodować kociołuszek. Really makes you think. Fajnie, bo muszę tak sobie wyhodować kociołuszka. Really makes you think. Cut Jim to taka emotka na Twitchu, right? Cut Jim. Ale mi się udało rozdrażować, nie do końca chciałem to robić, ale... No dobrze, zajmijmy się najpierw tymi balistami. Można dostać kociej mordy, to prawda. Oho. Perfumerzy w domu. Na szczęście są dużo mniej groźni niż perfumiści. Mhm. Oni są, po polsku to są perfumiści? Nie wiem. Okej. Okay. Czy też perfumerzy? Mówię, ja będę nie grałem po polsku. Perfumowi akwizytorzy mają graba, który wpierdala cię w piramidę finansową. A ten co go spotykasz w Railu Kali, trzeba w ciebie po prostu 10 pytaniami chcesz coś wyjwonu? Mhm. To są oni tak literka po literce. Chcesz coś z tak. Avonu i na koniec umierasz. Mnie też kiedyś próbowano wkręcić w taki biznes. Właśnie, to się kiedyś tym zajmowała, z tego pamiętam, ale to jeszcze było za czasem, kiedy wiedza o tym, że to jakieś mlemy to nie było szeroko znane. Że to jakieś co? Cię mlem nazywa? Chyba. Nie wiem. Czy mylę pojęcia w tej chwili? Usłyszałem mlemy. Bo tak powiedziałem. A, okej. Okay. To istotnie może być powód, dla którego wysłyszałem mlemy. Stanisław Mlem? Tak. O, oh, Golden Sword. Powiedział złoty miecz. Miałeś, niżej. Widzę. Przy niebieskim. Nie skaluje swojej potewy. Niegrywalny. Słownie. Jest jeden miecz, który skaluje z Dexa 8 Safe. I pewnie będę chciał go wziąć, ale niestety jest za jakiś w moim obecnym tempie 5 streamów. Mówisz o Consecrated Snowfield? Nie. Mówię o, to o czym? Mówię o Dragon Battle. Co tam jest za miecz? Godslayer. No tak. Myślałem, że mówisz o Golden Order. Nie, on chyba Dexa nie skaluje. A nie wiem. Znaczy domyślam się, że to może być na tej broni, które skalują w tym też. Bo nie pamiętam. Pewnie skaluje, ale mniej niż z siły. Znaczy, nie wiem czy on jest somberów, czy z samych tych, czy... A, jest somberów, jest somberów. Czyli nie zmienisz moich wiedzy, okej. Okay. Właśnie nie byłem pewien, czy on nie jest... To jest... To w ogóle nie jest legendarna broń, tak jak myślę? Właśnie chciałem powiedzieć, to jest chyba legendary weapon. O, Night Cavalry. Jak już tu jest? Aż głupio nie skorzystać. Umienie, daj mi siłę. Wobec tej tak za każdym razem mówić płomieniu, daj mi siłę, płomieniu, daj mi siłę, płomieniu, daj mi siłę, płomieniu, daj mi siłę, płomieniu, daj mi siłę. Night Cavalry bij się. O kurwa, on też ma kolbasz, no to nie będzie parowanka, rozumiem? No parowanko. Piękne. Dobrze, spróbujmy inaczej. Beautiful. Już przestaje. Weak the dying. No, za każdym razem, kiedy próbuję memować, to tak się skończę. I nie będę kłamał, że akurat na niego może to być zgoła nieoptymalne. Jak już mówiłem. Mówisz? O, dobra, do tej zabawy. Nauczyłem się już, żeby tego nie robić. Dobra. To zależy z tej strony, jak wygląda? Z lewej czy z prawej? Czy on weźmie od koła? O Boże. Idę.
A, bo ja złą flaszkę mam! Ja pierdolę. Idę. Lubię być przygwazdanym do ściany! A więc Elden Ring to naprawdę sykło do Dark Souls. To, że Elden Ring tak naprawdę DS2? Mhm. Bardzo używasz często runarków. Tak. A mniej większość tych, które miałem, zużyłem ostatnio na Eldana. I mam wrażenie, że nie zrobiłem tego, co chciałem, ale już hitem. Po prostu teraz na Hama przejadę tak szybko jak tyle. Bo inaczej balisty mnie tam mordują. Musiałem była już malenia. To troszkę nie ta część gry generalnie. Inaczej, gdyby mi bardzo zależało, tak podkreślam, bardzo by mi zależało, to dzisiaj by była malenia, ale nie też mi aż tak bardzo. Dzisiaj? Tak. Myślę, że nie byłbym w stanie pobić. Po co potrzebuję pobić Morgotha? No. Tam się idzie za Snowfielda. Morgotha i to, jak ona miała Loretę. I nikogo więcej chyba podoba. Niala jeszcze. A tak, Niala jeszcze, racja. No to masz trzech bossów, których muszę pobić tego tatu. Więc... Jakim chujem nie użyłeś runarka nigdy, Selvig? What? No. Nie widzę problemu, TBH. Widzę, że problem z mojej orientacją w terenie. Potrzebuję mapy. Podejrzewam, że to jest trochę takich deliksirami w JRPG. Ale tu z platą. Tak zwane użyję, jak będzie mi rzeczywiście potrzebny. Jak to już koniec gry? A to jest jednocześnie duże i mam wrażenie, że mało gęste i to mnie zawsze denerwuje w tej lokacji. Że tak... Jakbym chciał dojść do jakiegoś miejsca, to bardzo trzeba krążyć. Jest sporo pustej przestrzeni, no. Ale? Counterpoint jest bardzo ładny, więc mam wyjebane w to, że jest, trzeba po nim jeździć. Jest bardzo ładny i ma chyba moją ulubioną muzykę, jeżeli chodzi o te zwykłe lokacje. Wiesz, jakie jest moje najwspanialsze doświadczenie z tym miejscem, w którym właśnie jestem? Czyli zawołanie Sentinelli? Czy jestem z tej strony? Nie, z tej strony chyba jestem. Bo tutaj gargulet spada. Czy drugiej? Nie wiem. Biorąc pod uwagę, że jeszcze tego nie zrobił, to chyba drugiej. Tu są sentinele, więc raczej ten, raczej z drugiej. Tu są te uchylone drzwi do sentineli. A bo sobie... Znaczy właśnie, nie wiem, czy to nie jest tak, że gargulet spada na drugim tego podjeździe. A tutaj rzeczywiście są te sentinele. No bo to jest dwóch skurwysynów. Potwierdzam. Natomiast moim najwspanialszym doświadczeniem było to, że moje pierwsze podejście było moim wspaniałym magiem z Zero Vigoru. Więc co mógł mi zrobić gargulec, jak zrobił? Wziął, wziął. Zwłaszcza to czy? Tak. Nice. Dosłownie tak to widzę, że on sobie wlatuje i tak, o, na hita jest. Dobrze wiesz. No jak przyszedłeś do Leyndell z 12 Vigoru? Znaczy pewnie miałem jakieś 15, ale to wiele nie zmienia. No. No tak. Famous 3 punkty Vigoru gap. Ugadam się. Ej, słuchaj, tym razem na pewno to działa. Clueless. Trochę tak. Nie patrz.
nieironicznie zadało obrażenia. Doskonale. Chcę zobaczyć jakieś inne rzeczy. Podejrzewam, że nie będą dużo lepsze, ale... No, to na pewno nie. Myślisz, że będą niezłe? Ej, dobrze. O, to bije całkiem decent. Zwłaszcza jak na to, że tylko jeden hit wszedł. Black Flame'em pewnie zadasz sporo. Nie, nie spodziewam się. Jest dobry Black Flame. Nawet naładowany, jeżeli jak będzie. Wyciągnie na tarczę. No, nie, nie, nie. 460. I guess. Sama fala z tego, z... Dobrym Spirit daje więcej. Czemu nie dawałeś w ogóle Vigor? Nie wiem, miałem jakieś przeświadczenie, że w D3 grałem też tak na dając tutaj nic Vigor i że to działało. Pomyślałabyś pewnie, że po którymś one-shocie jest mądrzeje. Ale nie, to tak nie działa. Au. Myślałem, że na mnie przygładził przy ścianie. Czemu? Ojo! To jest to na Discordzie, kiedy gra jest tym buildem. Mgliście kojarzy, że bardzo intensywnie buzgałem, że Elden Ring jest zjebany. Cześć, Geralt. I mogło to być bardzo mocno nieuzasadnione. Chociaż wciąż uważam, że skalowanie potem po... Lander jest odrobinę przesadzone. I tak niezależnie od tego, jak akurat daje punkty. Jeszcze hit? Nice. Teraz jeszcze drugiego. Hello. Jest problem z tym Lightning Spearem, o to, że ciężko jest mi trafić przez to, że ten w miarę mobilny jednak. Zlokalizowany problem, Luna. Pojebie mnie. Spalowałem go. I on od razu jest dodatkowo. Okej. Okay. Zlokalizowałem twój problem, Luna. Pijesz kawę. Ej. No dobrze, już przestaję. Albo i nie przestaję. Dopóki mamy stosy, to mogę. Całą swoją estusię. Do walkę. Ja dobra. Najgorsze jest to, że ich nawet i postawać się nie da, więc to jest bardziej dla szpanu i cokolwiek innego. Się nie da tym trafić, przysięgam. O boy. Zaczynamy to zabawniejsza część walki, I guess. Tą, gdzie wyciąga one shot move? Tak. Tutaj to na szczęście nie jest one shot. Może spoko część. Gdzie jest, I guess? Mówię, że tutaj nie jest. O. Ale zawsze będę kojarzył ten ruch z byciem one-shotowanym. Nie, no to wiadomo, tak. Zwłaszcza, że jednak raczej wykonuje go na początku gry. No, on na początku gry on dosłownie ci robi 100 do 0 tym atakiem. Zależy od klasy i to akurat jakiś counter-hit wchodzi, czy nie? Na counter-hicie chyba zabija dosłownie każdego. Raczej na, tak. Na hita. Mojego maga zabijał z pełnego HP bez counterhitów. Ale no to też jako mag masz ile tam 10 wigoru na start, czy ileś? No masz zdecydowanie za mało wigoru, żeby ten
żeby przeżywać rzeczy? No, chociaż jednego powinieneś móc przeżyć. Ja to traktuję trochę jako taki pseudograpa, tak? Na zasadzie, że masz po prostu mi nie odbywać kropkę. Tak, to wiem. Sevik, ja też tak myślałem, że odpaliłbym sobie Eldenem jakimś magicznym buildem i tak mi się spodobało, że gram w FF7 teraz. Znaczy, Elden Ring ma na pewno problem pod tytułem... Bossowie są bardzo zero-jedynkowi, jak grasz magiem. Mhm. Że albo bossa kompletnie cheezujesz magią, albo boss jest nie do zajebania magiem. Swoją drogą, tam po prawo nie masz tego? Jakbyś... Margita? Tak. Chyba tak. To najpierw chce... Chyba tam jest, nie? Najpierw chce być wyzmalowany przed Gargulsa. Mam z tyłu głowy, że Crosscode czeka. Bardzo dobrze. Ja też mam. Co to Crosscode? Najlepsza indie gra w historii, moim zdaniem. Czy najlepsza, to pewnie bym się kłócił. Moim zdaniem tak. Jakby jest na tyle dużo indie gier, że pewnie musiałbym przysiąść dłużej, się zastanowić, czy coś nie zasługuje na ten tytuł bardziej. Ja jako największy indykowicz w tym gronie na pewno mogę powiedzieć, że jest to najlepszy indyk, w jakiego grałem. Powoli zaczyna się mało leczyć, niedobrze. No, o mnie dożyje. Tak. No dobra, przynajmniej Black Knight coś dodaje. To coś ma na myśli, że naładowane zdaje się, tak? Ja też czekam na Martial Art build w DLC-ku. Okej, to jest... A, Boże. Ej, bo to jeszcze. O. W Tyranigmę ja nie grałem w Tyranigmę. To pewnie jest weapon art, ale ten, ale wygląda fajnie. A i może być weapon art na zasadzie, że dostajesz sensa, który sprawia, że wykonujesz sztuki walki. Mhm. Może być na piąstka broni. Albo że wciskasz L2 i potem robisz jakieś kombinacje L1, L2, L1. Bo i takie rzeczy są. To by było fajne. Mamy, że jest powodowanie, gdzie możesz zrobić jakiś ten, jakiś weapon artowany na Ash of War i potem przedłużyć to w jakiś combo? Tak, tak, tylko mam na myśli, że na piąskach konkretnie by to było fajne, bo to wtedy praktycznie jest martial art build. Ha? Kiedy weapon art pozwalający parować swoje własne, nie pociski, ale jest, było coś takiego przez jakiś czas, zanim to wypaczowali, bo przecież była ten interakcja zbalansowana. Fire's Deadly Sin z tarczą Three Sentinelli. Wiem, że było też coś z... Boże, jak się nazywa? Glimstone Phalanx? Nie wiem. Że jak miałeś to jako Ash of War, to to jakoś idiotycznie zemskalowało. A może. Bo kojarzę, że to było broken, ale nie wiem dlaczego. Kojarzę, że to miało renomę bycia strasznie broken. Mój święty Boże, kocham Gargulce. Zwłaszcza kiedy jest piękniejszy jeden. Na pewno nie ma takiej walki w tej grze, prawda? FromSoft nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Bo bez tej grze FromSoft to walka z więcej niż jednym Gargulcem, nie? FromSoft would never. Czy też? Sevik, trolujesz. Margit chyba nie był tam, gdzie mówisz, że za Gargulcem, tylko tam, gdzie teraz wszędzie patrzy. W tę stronę chyba był Margit. Czy też, czy to jedyna gra, w której nie ma tych? Tej nie ma... dwóch bossów Gargulców nawet? Nie wiem. Sami Bloodborne jeszcze, ale Bloodborne nie liczę. Margit może być tu, bo tutaj... Okay. Znaczy, mogę pojechać też tutaj niby, ale... No to nie wiem, czy kościółek to nie był z Lightning Spellami. Może. Nie wiem, kojarzę go z tą okolicą. Nie. To... Wiesz co, ja jak na to patrzę, to nie wydaje mi się, bo Margit był bardziej na takim pobojowisku, gdzie jest pełno dziur. Może. A tutaj masz tylko kościółek rozjebany? No,
A no tak, bo tu jest co, tak, już widzę. To są te dzbaneczki. No tam mnie też to strasznie do domu skierowało. Przechodzę sobie, kurde, kulturalnie po tym. Po obrzeżach Lendel i nagle I see the tarnished. A ja powiem wam coś jeszcze lepszego. No. Za pierwszym razem dosłownie nie spotkałem Margita. To jest, mam wrażenie, bardziej popularna rzecz. Czy to coś jeszcze było? Na dole jest tunel. Tutaj nie było tego. Nie. Z drugiej strony jest Hero's Grave. Hero's Grave, takie wspaniałe lokacje. To Margit czy Morgoth? Tak. O, spoiler! Margoth. Ostatnio powiedziałem, że Morgit z Margot. No. Znaczy, Luna, jeżeli chcesz tak nieironicznie uzyskać odpowiedź, to teraz tego, że tutaj chyba wszyscy znają fabułę, to Margit i Morgit to jedna osoba. Yep. A konkretnie Margit to efektywnie taka projekcja Morgota. Bro should work in a cinema with all this projecting. Czemu hejcisz? Kolci mnie, żeby skoczyć do tego, do... Nie, no nie mogę. Powiedziałem sobie, że nie będę. Dokąd? Do Dragon Ballu. Nie. Po co chcesz iść do Dragon Ballu? Po Solfila! No. To jest najgorsze. Ja za każdym razem, jak zaczynam jakiekolwiek przejście Elden Ringa, to jest tak... Ej, słuchaj, pierwsza rzecz, którą robię. Dragon Barrow. Tak, 90 tysięcy duszy Solsil. Yep. Mog ma projekcję, która nazywa się Mog. Tak. Siedzi w Frenzy Jailu i nic nie mówi, nie ma dialogów. Gigachat. Jest. I przy okazji chyba w przeciwieństwie do Margita nie ma tej śmiesznej interakcji, że jak go zabijesz właściwego, to ten drugi nie znika. Tak, nie ma tej interakcji, bo to są... A? Czy Margit to jest actually po prostu iluzja, czy Margit to jest... Czy Margit to jest po prostu Morgoth tylko się powstrzymujący? Chyba iluzja. Okej, bo na pewno na tym. W Eldenie nie ma mimików, nie? W Eldenie nie ma mimików, a ten, który jest w Altus, to jest chyba jakiś zwykły ktoś, kto jest pod płaszczykiem tego? Tak. Margita? Na szczęście to nie ma mimików. Tutaj rolę mimików robią w tej skrzynki. Tutaj otwiera skrzynkę i wydobywacie demicie, przynosi na jakiś kompletny wymiar. Do Brazylii. Yep. No, zależnie od tego, jaka skrzynka, bo czasami do Brazylii, czasami na wypis dowodolny. No, a to, co chcę powiedzieć, to to, że na przykład z Mogiem jest tak, że Mog to jest Mog the Omen i Mog on ma Lord of Blood? Chyba. To Mog, Lord of Blood to są faktycznie jakby dwa różne byty, bo po prostu Mog sobie zrobił iluzję, którą nazwał Mog the Omen i to jest powiedziane praktycznie wprost w soundtracku, że to jest iluzja, bo motyw, który leci w walce z Mogiem Omenem, ma tytuł Omen Illusion. Doskonale. Tak subtelne, jak tylko może być. Yep. Ale czerwono w tym czasie, I know, right? Ta pewnie na Twitchu wygląda zupełnie inaczej. No, Sevik u mnie jest czerwony i Luna jest czerwona. No, u mnie jest Sevik, Luna są czerwoni. Same. O, czy czerwony był już w więzieniu? I swear to God. Najstarsze memy, których nikt nie pamięta. Czerwony czat Bloodborne PC confirmed. Jest, potwierdzam. Byłem Bloodborne. Ja za każdym razem mam inny kolor z jakiegoś powodu. Obwinia OBS-a. Można sobie ustawić? Na Twitchu można, tylko wydaje mi się, że OBS może tego nie respektować. Można, tak, okej, jasne. Jak to się robi, chłopaki?
Nie pamiętam. Nie będę koło, nie pamiętam. Help me. Help me, I'm stuck. O Boże, opływa, o Boże, opływa, o Boże. Step, bro. I'm stuck. Zapomniałem, że tej... O, kulegi wybuchające. Kulegi. Ja nie mam ustawionego. Na pewno nie. Klikam swój nick, to najpierw muszę coś napisać. Au. O, really? Więcej kolor. Aha, za więcej kolor trzeba zapłacić. Pierdolcie się. I mean, wydaje mi się, że podstawowa paleta jest i tak dość obszerna. Już pamiętam. Ile tych jest 12 kolorów? 9, 15. No, okej. Okay. Wciąż powiedziałbym, że to wystarczy? No dobrze, niech będzie. O, prędzi. Ja tu nie przeskoczę, prawda? I tu jest niebezpiecznie spadać. No dobrze. To nie jest kurwa złoty z jakiego... Co? To nie jest złoty. Najgorsze jest to, że ja to pewnie widzę inaczej niż... Na a tym. Nie, na tym, na OBS-ie u ciebie jest, w sensie na, inaczej, na Steamie jest złoty, o. A na tym, na czacie pewnie muszę odświeżyć. Dałem ludziom insight. O, teraz jest złoty rzeczywiście, grand as ice. Grand as ice, grand as ice. Kos. A samusej. Kosm. Au. Majestic. A hunter is a hunter. Even in a dream. Piękne. Lubiłbym tę walkę bardziej, gdyby nie to, jak chujowa jest mechanicznie. At Bloodborne Mikolasz. Ops. O nie, Luna napisała to w tak early 2010 sposób. Piękne. Chcesz, żebyś wiedział, że pierwszy raz go paruje w swoim życiu? Widzę. Banter. Nigdy wcześniej nie próbowałem go parować nawet. Just a bit of banter. Bloodborne to confirmed. Ja taki pisałem na jednej konfie dzisiaj, że wciąż się dziwię, że ten, że nie portują Bloodborne, to finansowo nie ma prawa się nie zwrócić. No, zdecydowanie. Dobra, tu jest wieża, która mnie na razie nie obchodzi. Nie pamiętam, czy to jest Lycarda, czy to jest Morgotha. Jedna z dwóch to na pewno. Chyba Morgoth. Tak czy siak, nie mamy jeszcze runy, więc whatever. No dobrze. Zastanawiam się, gdzie teraz. O, wiem. Pójdziemy do najlepszego deskina, gdzie jak deskinów. Do katakumbo jaskini jakiejś? Nie. Sobie, gdyby coś takiego wyszło, to byłby ekwiwalent DS Fixa w ciągu tygodnia do tej gry. Pytanie, czy by nie zepsuło mechanik? Bo... Powiem tak, za dużo widziałem gier, które mają mechaniki oparte na FPS-ach i jak podbijałeś do 60, to gra się rozpierdalała. DS Fix ma psute klatki. Typu, że dosłownie na przykład przenikasz przez przeciwników przez połowę klaty. W Death Fixie jest tak, że drabinki przestają działać jakoś sensownie, jak grasz na 60. I chyba było tak, że miałeś dwa, jakieś może nie dwa, ale dużo szybsze zużywanie broni? Możliwe. Bo kojarzysz, że to był ogromny problem, że ludzie atakowali ścianę trzy razy i już cała broń się chyba. Mhm. Jeszcze na pewno Nocturne, nie Nocturne, kurwa. Któreś SMT tak miało, że miało encounter rate związany z klatkami? Doskonale. Wiem, że o tym, o Eudenie tak mówili, że z początku było. O. Okej. Okay. Nie wiem, czy Nocturne tak nie ma. Mam dwa, doskonale. Jak już mówiłem, czas na przedetkim w dziejach skinów. Czy to jest Godefroy? Tak. Godefroy? Czemu jest podatny na
Szkarlatynę. Najlepszy oryginalny. Tak, najlepszy oryginalny boss. Patrzcie, patrzcie. Cold Steel the Edgehog, dosłownie. On nie wygląda jakby podatny na skalę Tata. Nie zaszkodzisz? Możesz spróbować. Zaraz jeszcze raz? Wiem. Nieważne. Nie, derby czyli, go. Czyli chyba trzeba trzy razy rzucić. Tata też potrzebował trzech, więc możliwe, że mam to mały arkień. Tak jak na... Mnie bardzo bawi, że ten, że jest sobie Rotem Stray, który jest dostępny bardzo wcześnie w grze. Idziesz po niego, idziesz do Gudrika i tak długo jak on odpali Skadletrota, na nim to po prostu wygrywasz. Znaczy Skadletrot się kończy, to nie jest tak, że on trwa w nieskończoność. Wiem, że, wiem, że Astera nie zdejmujesz na jedno nałożenie. Tak, tak. Tak, to jest literalnie wcześniejszy boss i to jeden z ważniejszych fabularnie bossów. Tak, i w dodatku tylko z jedną fazą, razem z dwoma. Tak. Bo w tym momencie go tutaj odpala smoka mniej więcej. Godrick. Tak, Godrick, nie Godrick. No jak kurwa. Wiem, że Godfrey cię naprowadza na to, że to jest Godfrey, ale... Aha. No dobrze, Skarlet to wciąż trwa. Yep. I'll play. Yep. Godfrey a Jason Dewey. Nie do przeczelnie. A, że trafił? Zasięg może być lekkim problemem. Yep. Innym z moich problemów jest to, że ja często zapominam, że to Madness nakłada i czasem przypadkowo sam sobie nałożę. Blok masz literalnie patrzeć na środku. Wiem, ale i tak w dworze walki o tym zapominam. I for gory. Mniej więcej. Czy wiesz, że tę walkę da się jeszcze przegrać? Nie. Czy dać się da, ale nie wyobrażam sobie, jak to robisz. Wystarczy, że wcisnę jeszcze jakieś dwa razy. Okej, nieważne. Chciałem powiedzieć, że wcisnę jeszcze jakieś dwa razy L1. No, jak wszyscy wiemy, z Godfreya dostaniemy ikonę Godfreya. Czy to masz już jakąś kosą? Tak, a odchodzi. Pewnie będę szukał innej broni za jakiś czas, ale na razie to jest chyba najlepsze, co mogę mieć. Albo przynajmniej coś, co najbardziej lubię. Pewnie mógłbym... aż czekaj. To się nazywa nawet Winged Scythe, więc... Winged Scythe, tak. Więc jest to kosa nawet nie tylko z wyglądu. Spojrzę sobie w to nieco łączy, coś z tego maskolowanie Scythe przede wszystkim. I czy mógłbym się... nie. Ornamental? Ornamental nie ma Scythe skalowania. A, nie ma, okej. Okay. Na część rzeczy wiem, że mogę nałożyć te asze, które mają skalowanie, tak? Ale patrzę na rzeczy, które domyślnie mają. Teoretycznie na Albatron Swanga można nałożyć. Mhm. Magma Wyrma, tylko że on bardziej z siły skaluje. Ta to jest raczej siła. To jest siła weapon. Katany. Siła weapon. Katany w tej grze są do tego, do inta bardziej. Mhm. Twin Blade. Jest nawet jedna pod siłę, ale Fave Katany nie ma. Więc wydaje mi się, że... O! No właśnie Wajka. Ha! A ona jest chyba somberowa. Domyślam się, że jest somberowa. Tylko po prostu... Ja w tej chwili patrzę bardziej w kategoriach, czy ja mógłbym chcieć czegoś używać zamiast tego co mam obecnie. No, mógłbyś. Inna kosa, Beach XD, Beach Plus. Beach Plus to najzabawniejszy rzad na świecie. Wiem, że jest jeszcze jedna broń, po którą mogę pojechać w ciągu najbliższych 5 minut. I chyba to zrobię. Jest do zdobycia, chociaż nie pamiętam gdzie ona jest, ale jest fani tarcza, co strzela.
I to chyba skaluje z Faith. Która ta, ta strzela? Jest taka... Ona się nazywa Fingerprint? Nie. Znaczy wiem, że możesz tego. Wiem, że możesz używać... Jak to się nazywa? Boże. Tarczę z Sentinela, ale chyba nie zamiast na myśli. Nie, nie, mam taka, co ogniem strzela. Poczekaj, zaraz znajdę. Może chodzi ci o... Czekaj, bo ja tutaj miałem... Nie, nie tą, co ma języki ognia, tylko okay. Taką, co ma jeden pocisk. A. To nie wiem. Ja nie jestem do Lulu, prawda? Istnieje coś takiego. Znaczy, wydaje mi się, że, ma, że nie pierdolisz głupot. Cześć, Lona. Miłego. Bio. Miłego. Drugi kościół Marii. Dobra gadka. Dajcie Sacred Tear, dajcie Jura. One-Eyed Shield to się nazywa. Mountain Tops of the Giants, doskonale. Yep. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo broni w tej grze, które są w Mountain Topsach. I są fajne. Ale ona tak kurwa chrystą. Przywitajmy się, przyjaciółko. O kurwa, ona to przerwała? Ona jest into Chaos biorący world, więc w sumie dlaczego nie? Akademet. Myślałem, że to się da. Można wejść na to rzucę. Ona nie jest into Chaos biorący world. Jura Shabriri jest. Muszę uważać na Madness. Sabrina. O jedu, to ma dłuższy zacznik niż przydałem. Dużo ci zadało przy okazji. To prawda. Do Moga możesz. Masz teleportację do Moga nawet, przecież ten przedmiocik śmieszny, magiczny. Tak. Zgadzam się. Przedmiocik śmieszny, magiczny, dobra gadka. Boję się zapytać, czemu próbujesz mnie do Moga wysłać. Ja wiem, że Eleonora daje tego. Daje flaszkę, ale nie zamierzam raczej. Eleonora daje tą antynihil? Tak. Hej. Igza. O Jezu, ale ją usmażyłeś teraz. Chyba Madness szedł. Mhm. I a propos fajnej rzeczy. To też jest fajne, bro. Potwierdzam. To skalowanie ich tyle. Ale dobra, dostałem tira, czyli to co chciałem i mogę. To chyba tędy się jechało po prostu. Sevik, ja sobie nie dam rady. W górę to mówię. Jakby wiem, jak wyglądają obecnie moje umiejętności eldenringowe i widzę, że to jest coś, czym ja bym sobie w tej chwili nie dał rady, jeżeli nie chcę tam siedzieć kolejnych 8 godzin bez myślnego oklepania go. Clueless. Prędzej ci w tej chwili pobijam ale niż mogę, tak ci powiem. Mówię to nie jedynie się. Malenia tak długo jak... inaczej. Tak długo jak umiesz unikać waterfalla, malenia jest łatwa. Moim zdaniem. Zależy od broni na pewno. Im wolniejsza broń, tym jest cięższa. Well, moje pierwsze przejście było halabalabardą / ultra great swordem, więc co ja mogę powiedzieć? Ja z great swordem pamiętam, nad Colossal Swordem, bo to jest Colossal great sword niby. Miałem ten problem, że czasami jej pojść chodziło, czasami nie. No tak, to prawda. I przez to często gęsto mi się zdarzało, że wymienialiśmy się uderzeniami. Kiedy nie chciałem tego robić. Jakby od pewnego momentu się sprawdzało po prostu do tego, że mamy ten, że mamy taki limit flaszek w pewnym sensie, nie przez moje błędy, tylko przez to, że akurat jej pojeźdź weszło. No jeszcze pierwszy sterownik, jeszcze raczej pozostaje dwóch. To też prawda. No tak, tylko że dostaje za to jakieś 7 tyków leczenia. To nie jest jakoś super dużo. No kurwa, mało wcale. Nie zawsze czy ja widzę złotą maskę? Prawdopodobnie.
The Gold Mask. Idź z nim pogadać. Yes. Muszę z nim porozmawiać. Good talk. Ja wszystko wiem. Bardzo dobry talk. Tak, dogadali się. Tak dobrze, że nawet na konie nie mogłem wsiąść. To doskonale. Co mi przypomina, tam na dole jest ten najgorszy bot w dziejach gamingu. Jaki? One Face? Yeah. Dobrze pamiętam. Nice. Znaczy, większość moich buildów miała jakieś od tych zasięgowe, to nie było aż tak problematyczne. A po lewej jest Gocki, no po słonie? Nie po lewej. Przyjmuj, nie? Tam jest mała wioska, tam jest duża wioska, tam jest dłużej. A, yeah, okej. Okay. Jak myślisz, gdzie właśnie jadę? Okej, okay, jasne. Yeah. Apostol to jest... Chudy. Chudy, no to tak, to apostol. Noble jest grubcia. Tak, tak. Punker. Mam wrażenie, że tutaj jest też jakiś fajny buff, tego nie pamiętam z nazwy. Albo buff, albo po prostu jak szukałem tej rzeczy na zasadzie, że chcę mieć wszystko, to coś tu było. Ale biorąc pod uwagę, jak wspaniała jest to wioska pełna przyjaznych mi ludzi, to ja po prostu sobie przejadę. To jest akurat fajne, że jak chcesz, to możesz tutaj przejechać i nikt ci nie robi z tym sobemu. Dopóki aktywnie będziesz to woli czegoś zabić. Albo dopóki psy się nie obudzą. Bo jak psy się obudzą, to niestety wszystko inne też. Długie. A jednak wolałbym nie ryzykować, że też mi się wpierdzieli do walki potem, więc... Same się prosiły. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy jestem dobrym graczem, gra? Jesteś. Nie wierzę w siebie. Ja w ciebie wierzę. To zajebiście. Czy to nie było dodatkowego Grace'a? Czy on był po apostu, czy w ogóle go nie było? Nie wiem. Czas na szybki fact-checking? Był, ale chyba dopiero za apostłem. Także... pobijemy apostla, I guess. Chyba, że? Tak z ciekawości, czy da się go ominąć? Chyba się da. Tylko to chyba mi nie aktywuje... No, nie aktywuje mi to jajca, więc chyba muszę go pobić, nie tak? Okej. Ma to sens. Jestem ciekaw, ile ci będzie bił. No, nie jest jakiś silny, tak samo jak ten Noble pierwszy. Gdzie jest pierwszy Noble, z ciekawości? W Liudni. What? Wiesz, że tutaj co jest tylu na... Wieży. Okej, okay. To tak. Tak, to wiem. Wiem, że w wieży, tylko nie wiedziałem, że aż że już w Liudni. Aha. Co w którejś... Apostol też jest w którejś wieży. Tak, w Kaelid. Mhm. Znaczy Dragon Battle. No. On jest pariable? Właśnie chciałem sprawdzić. Okej. Okay. Rozumiem. I jeszcze chwilę popróbuję. Mate. Tak? Ewidentnie jest. Nie jest pariable. A to, że moveset Twin Blade jest absolutnie paskudny do parowania, to inna sprawa. Tak, po prostu odczytaj co robi. No mało. LOL, set the apostle. Nie wiem, mało. I na pewno nie pomaga to, że musisz go dwa sparować. Bardzo lubię tego mała. LOL, set the scorpion. Mało. Dobra, chyba koniec sparowaniem. Na dziś. A jeżeli koniec sparowaniem, to mogę dać coś innego. No, przejmę. Nie. Raczej się, że nie trafię na jadę. No. To absolutnie okropnie strakowało. Idę.
w locie. No, zaczęliście kastować w tym samym momencie? A nie, dodaję dużo. Dobra, dobra, koniec udawania, że jestem magiem. Kiedy to? Najgorsze jest to, że wcale się nie dziwię, jeżeli wyjdę na tym lepiej. On jest całkiem odporny na Holy Damage, więc... Oho. Long boy incoming. Yeah. A. Extend. Extend the beam. Opa, tak. Expand dong. Bio. Bio. A na co sobie filtro cierpi? Mówię, że level taki będzie był. O kurwa. Doskonale. To biorąc pod uwagę, że zrobił w końcu peranka, to pewnie okaże się, że zrobi też bardzo szybko na Steamie XD. Clueless. O, beach shot, nice. Tego tak mi kojarzę. A przez chwilę nie patrzyłem. Jakoś tak się zamachnął wokół siebie Black Flame'em. A, to nie widziałem. Ja mam tam się... A, nice, nice. Chyba go mam, ale wolnie mówić tego tak z pewnością. Muszę jeszcze całą flachę. No bo jak tak będzie, to na pewno go mam. No nie. Okay, będzie niespodzianka. Oho. Boję się, czym będzie ta niespodzianka. Trochę się boję, nie będę kłamał. Bo mam pewne podejrzenia i jeżeli tak, to bardzo mi przykro. Gdzie jest go Steam Pillar? Bo to jest Twin Blade na pewno. Twin tak, to jest Twin Blade. Są to. No jest kawałek, co zleca. I z tego co pamiętam, on jest z zwykłych Smithing Stone'ów? Tak, on jest na 25. I mógłbym mu założyć jakiegoś Asha. Blidującego? Nie. No, a blidowałbym. Aż czekaj, Ashes of War. Co ja mogę mu założyć w ogóle? Tedeksowy? Nie wiem, Black Flame to, no, to jest całkiem fajne. Znaczy wiem, po prostu zastanawiam się co mogę w tej chwili bardziej. Ognistych jeszcze nie mogę, tak jakbym chciał, czyli tych, które z 5 skalują. Jest to odpada, Sacred Order XDD. XDD. O tak. Za mało bleedowane w swoim życiu. Nic tak nie bawi jak dwa Twin Blade z bleedem, zwłaszcza kiedy idziesz na gargu. XDD. Tak, zdarzyło mi się, owszem. Aż tak pewnie widać. A to. No dobrze. Czas zadać sobie bardzo ważne pytanie. Co dalej? Altus jest jednocześnie duże i za duże, bym powiedział, bo przez to mam problemy, że nie wiem, gdzie dalej iść. Ciężko mieć jakiś taki jeden konkretny cel obecny, tak powiem. Tibio Mariner. No jest Valtus Tibio Mariner. Nie pamiętam, gdzie, Jesus. Ja też nie, ale wiem, że jest. I on już chyba przywołuje tych wielkich skurwysynów z tego, co kojarzę. Na razie pierwsze co zrobię, to pojadę po drzewko, bo ono chyba w tę stronę było. A, już widzę. Nie wiem. A jak już jadę w tę stronę,
Aż głupio nie zrobić najlepszego bossa w historii gamingu. Czekam na imminent Deathblade one-shot. Nie, no nie zwłaszcza co jemy. Imminent. Muszę to ładniej akcentować. Imminent, kurwa. Przecież jest dosłownie niemożliwe, żebym został one-shotowany. Właśnie najgorsze jest to, że jest dosłownie możliwe. Wiem. Nie chciałem o tym pamiętać i nie chciałem mówić z tego widzą. Mnie kiedyś... Mnie też. Nie, nie, bo chciałem powiedzieć o innym bossie, ale zdałem sobie sprawę, że Sevika już nie ma, a tobie to nic nie powie. Bo o bossie z Sekiro. A, znaczy możesz mówić, ale mnie tylko kojarzy boss z Sekiro. To prawdziwa ta, prawdziwa... jak ona się... Lady Butterfly? Nie, 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 mnich. Aha, tak, to jest w, tam już u... Corrupted Monk, o, Corrupted Monk. Ona już u smoka chyba jest, tak? Tak, nie pamiętałem przedrostka, że, aha, to, że tak, jak, tak. Jaki to jest monk. To Corrupted Monk w trzeciej fazie ma taki... ma atak, którym pluje czymś, co nakłada terror, czyli tamtejszy Deathblight slash Curse. I... ten atak tak paskudnie multihituje, że jak stoisz pod złym kątem, to dosłownie cię one-tapuje bez możliwości counterplayu, bo wchodzi ci jakiś multihit 7 razy. Doskonale. 7 tików terroru. Dosłownie nie możesz nic z tym zrobić, jak stoisz pod jakimś paskudnym złym kątem. Po prostu nie daj się trafić? Da. Tak, ale zdarzyło mi się raz, że zostałem po prostu tapnięty przez to, bo ustawiłem się źle i napluła na mnie. No jest tak, brzmi problem umiejętności. Właśnie nie do, nawet nie do końca. To wyjątkowo nie jest problem umiejętności, bo jak podchodzisz pierwszy raz do tej walki, to nie masz prawa tego wiedzieć. Możesz na efekt uniknąć każdego ataku. Właśnie nie do końca, bo on leci strasznie szybko. Jakby to jest wykonalne, ale trochę dość Sekiro. Tak. Dodge w Sekiro też trochę się... Otwierdzam. I to jest coś, do czego się nie mogę przyzwyczaić kompletnie? No, mi to kliknęło dosyć późno, tak jak mówiłem. A Boże, boję się. Ja cały czas próbuję rolować rzeczy w Sekiro i przez to umieram. To się musisz tego oduczyć, jak wiem. Chcesz próbować w Sekiro. Wiem, i dlatego trochę ciężko, o Boże. O Jezu, tu ma zasięg. No wiem, to jest ten problem. O, ma zasięg. Potwierdzam, ja też mam zasięg. Czy chciałbyś powiedzieć, nie chcesz powiedzieć zmniejszyć tego koła? Yes. Idę. O, podał ci rączkę. Chyba nie. A nie, to nie nakłada Blighta. Okay. Nie, ale mogę nie przeżyć. On szyknie zaraz pewnie? Yep. I umrze. Dzięki, nice. Dzięki Bogu za ganie magiem. Zdziwiająco dobrze poszło. Mówię, dzięki Bogu za ganie magiem. Aha. Bo inaczej nie wyobrażam tego sobie. Nie dziwię się. Dlatego ja zawsze powtarzam, że ganie magiem w Elden Ringu jest bardzo zero-jedynkowe, bo są walki, gdzie... Bo zwyczajnie nie może wiele zrobić. Nie powiem, że nic, ale wiele nie zrobi, jeżeli możemy się trzymać na zasięg. Przecież to, co się z Godlikiem robi jako mach, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Rocksling. Yep. Godlika jesteś tutaj, że w stanie chainstonować się wrestlingiem. Mhm. I to jest kompletny absurd. Co jakiś czas musisz z jednego ataku uniknąć? No i... chyba potrzebujesz dwóch niebieskich flaszek, jeżeli chcesz zrobić mu za samym wrestlingiem. Tak, tak. Ja pierwsze podejście, jakie miałem, przejebałem dlatego, że skończyły mi się niebieskie flaszki. A jemu zostało gdzieś 1/4 HP. Nie, nie byłem w stanie go powiedzieć w takiej sytuacji. Dosłownie niegrywalny. Yep. Aczkolwiek nie będę kłamał, wrestling dosłownie tak czuję tego. Przez... Rocksling psuje grę mniej więcej do Lindel, bym powiedział.
Ja się zastanawiam, czy z tego pierdolonego maga nie porzucić i nie zrobić sobie arcane builda. Nie wiem czemu nie, jeżeli bieganie magiem cię aż tak nie odpowiada. Właśnie w każdej innej grze miałem fan z bycia magiem. Nawet w TS3, gdzie magia była do pizdy. A co ci tutaj nie odpowiada? Właśnie nie wiem, nie umiem stwierdzić, ale gra mi się bardzo kiepsko magię. Nie umiem powiedzieć. Właśnie zastanawiam się, też tak może przeszkadzać, żeby może jakoś, nie wiem, radę udzielić. Nie mam pojęcia. Nie umiem odpowiedzieć o nas tej. Może po prostu jednak nie miałem aż tak gigantycznej ochoty na granie w Elden Ringa, jak myślałem, że mam. Możliwe, że to rzeczywiście bardziej problem z graniem w grę, a nie problem z... Nie problem z magiem, no. Tak obstawiam, że to będzie to. Mi się mimo wszystko wydaje, że przez większość gry musisz pamiętać, że jesteś postacią, która bije wręcz i w razie czego ma magię, a nie, że jesteś magiem, bo jednak siłą rzeczy tak zawsze wygląda granie magami. Jestem magiem? Tak, jestem magiem, to całe życie bije wręcz, ale jestem magiem. Znaczy, wiesz, jak dotrę do questa Rani, to będzie fajnie. No tak! Bo... Ale quest Rani to jakaś połowa gry. Quest Rani ma tyle dobrych rzeczy. No, ma paru bossów. Znaczy, abstrahując od bossów, bardziej chodzi mi o bronię. A, no to swoją drogą, ale no, MLG Sword. Nebula, Astral Wing. Tak, Wing of Astral. Ma ten przecież najlepszego samona w grze. Nie, no, jeżeli chcesz się w to bawić. Masz dwa najlepsze samony w sumie za tym questem schowane. Kto jest drugi? Nie, Mikir. A, no tak, on też jest quest adjacent. Ja, bo jest w tym. W Nocron? Tak, jeszcze w Nocron. Nie w Noxtelni. Bo przez to się zastanawiałem, czemu przypadnie w Noxtelni nie było, ale takie nie. Noxtela to lokacja, o której notorycznie zapominam, że istnieje. Chciałbym zapomnieć, że istnieje. Czemu hejcisz? Nie, bo jakoś nie przypadną za przeciwnikami, którzy nie są. I nie ma też tam generalnie nic ciekawego, o tak powiem. Także byłem bardzo tak nijako nastawiony do Noxtelli. Bardziej przerażające jest to, że przychodzi z niej do Wake of Flood. Czy to był duży troll jako boss? Czy mi się jebie? Teraz mi to idę ze strony. Dajcie mnie iść w dobre strony. Boss ahead. 17 ślimaków również ahead. Pomyślelibyście, że mógłbym ich nie zabijać, to nie mielibyście racji, a po co je zostawiać? Tu jest chyba troll. No, ale jak chyba jeszcze lepiej. Historianie. Ew. Hop, hits. Okej, już nie będę z nim. A, jeszcze kocham tych trzy bossów, Jesus. Hop. No dobrze. Daj się tutaj postawać. To przynajmniej jednego będziemy mieć z głowy. Au. Ja nie widziałem, że to tak zadać. Kurwa, to ci zadało. No właśnie mówię.
Nie wiedziałem, że aż tyle potrafisz, szczerze mówiąc. Może jakiś counter hit ci przyjść. Albo kwestia, że obywałem dosłownie każdym hitem. Może. Doskonale, są belek dwójka. Nie, w ogóle mam tych zwykłych. Mogę sobie ulepszyć broń na plus 16? No, tak, 16. Bo jest 2-4-6, nie? Tak. Czyli teoretycznie, teoretycznie nawet lepiej niż to, co mam obecnie. Mhm. Tylko pytanie, jak bardzo chcę. Idziemy smoka pobić. Why not? Nie jestem w stanie podać ci przynajmniej parę powodów, dla których nie. Nigdy. Na przykład to, że mam broń, jaką mam. Nie, czy o którym smoku mówisz? No, Six. Przecież ona kurwie ci po jednej trzeciej paska. Nie. Czy już właściwą mans jak zrobić? Mówię ja właściwie. Ho. Możemy spróbować. To może pójść nie tak, ej? Blisko Grace'a. No właśnie nie ma w pobliżu niej Grace'a i to jest ten główny problem. Inaczej, może nie blisko, ale droga tam jest raczej bezpieczna i niezakłócona. No jedyne co to najwyżej jakieś pirony mogą się jednąć po drodze. Mhm. Brakuje mi tych fajnych inkantacji, które są obszarowe. One są idealne na smoki. Jep. One są bardzo zdrowe i zbalansowane. To najwcześniejsza, którą mogę dostać, jest ta. Mam ten top. Saaach! Nie wiem. Ale jest bardzo nietoksyczna dla gry na pewno. Ale nie jest toksyczna. To najwyżej dla przeciwników, ale to już nie moje zmartwienie. True. Dobra, wydaje mi się, że ty się jechał ten... A, tu jest, tu jest. Masz Grace'a po lewej? Właśnie. Zapomniałem, że on tu jest. You for gore. Yes, I for gore. Czaszka, czaszka, czaszka. No bo jedna czaszka. I for gore, ale tak. No tak, hero gry. Yep. A mi to też pewnie jest coś, co będę chciał zrobić, niestety. Nie przepadam za hierogrywami. To się. Nie. Są dobrze zaprojektowane, ale nieprzyjemne. Nie robisz tak jak porteca są logiczne? Ja jednej rzeczy nie obierzę, jeżeli chodzi o landscape. Tego, że pierony są cały czas wokół niej. A no. To trochę jak u Fortisuxa. Czy Fortisux ma ten problem, że te pioruny, co się spawnują na tobie, są okrutnie wkurwiające? Ja tego nie lubię w tej walce bardzo. Na czym planujesz koniec streama, z ciekawości? A jeszcze nie wiem. To jest standardowe, okay. Aż mi się znudzi. Rozumiem. Znaczy na szczęście to hapek i talent, a nie moje? Tak, tak. No. Talent, talent, tak. No teraz? Już nie wiem. Beautiful. Walka na koniu się wydaje tak junkie. Ogólnie walczenie na koniu jest junkie w tej grze. No. Tak to myślałem, że zacznę ją dojeżdżać. Okej, Vike. Właśnie chciałem powiedzieć, że powinien jeszcze założyć włócznie Vike'a do tego. 24 HZLD na boku, w stanie to zrobić. To jest gra, w której na pewno nie masz, nie brakuje ci rzeczy do robienia. To?
jak Elden wyszedł, to ja miałem takie dni, że siedziałem na przykład po 7-8 godzin na dobę, więc nie wykonalne by to było. O, wiesz. A, bo kolega przyszedł. XD. Outplay. Yep. Teraz X go tutaj zabija, by the way. Wiedziałem, że powinienem go zabić. Zanim podejdę, zwłaszcza, że on się nie spi. Ryszard, gdzie ty jesteś, kurwysynu? Nie, sorry, gdzie on jest? Po drodze. Jak jechałeś do Lens, jak z tego mijałeś nawet. Na tej ścieżce. Że tu, że to. I o, to jest tego typu atak? Rozumiem. Nameless King as move. Myślałem, że on książkę dał. Mógł że był jakiś... Aczkolwiek może to Brio nie dało tylko... książkę z inkantacjami. Spróbuję pomyłować chyba. Zobaczę na ile mi to wyjdzie. Hello. To nie jest najpotężniejsze to, że się widziałem. Zwłaszcza jak nie trafiam. Ja właśnie... okej. Okay. Myślałem, że niżej wpadnę, na szczęście nie. Monk. Czy Blackflame nie powinien zadawać sensownych obrażeń smokom? Zadaje 500 na kas około... Moje... Tak było. Chociaż kosztuje mało, ale moje... nie zadaje jakoś... Znaczy, bo to jest tak, że wiesz, myślisz sobie, że ta procentówka będzie dużo zadawać, ale ona tak naprawdę nie zadaje aż tyle. Gaming by the way, że to mnie nie trafiło. Nie wiem, czy to jest procentówka, czy to jest dotka po prostu. Procentówka. Bo to... zauważyłem, że to ma bardzo takie binarne tiki na przeciwnikach, że po 10. Jak się przyjrzysz. Jestem niemalże pewien, że to jest procentówka, ale może ktoś mnie wyprowadzi w błędu, cześć Biki. A to nie jest tak, że Destined Death to jest procentówka? Myślałem, że Blackman działa tak samo. O. Nie, bo Destined Death jeszcze zdejmuje maksymalne. To wiem. I dopiero pali. Nie wiem, nie. Ała, ału. Nie, nie jest pewien. W ogóle nie rozumiem, jak to działa, że mogę skoczyć na talent od razu. Nie spadło jej całe HP, ale jakby ten cały ten sekirowy, wiesz, postrzyk bar. Stagger jej się napełni. To chciałem przekazać. Aha. Ale nie spadło jej całe HP. Ma to sens. Ostatnio spadło jej całe i też mogłem. I dlatego, że się dziwię. Jak spadnie jej całe, to musisz jej dać potkę. No właśnie, ostatnio razem spadło i nie musiałem. Dlatego się dziwię. O. Może zostało jej jakieś dwa i po prostu nie widziałeś? No. To też jest opcja. No teraz na pewno musiałem. No właśnie. Opływa. O Boże, opływa. Bajo! Pogadał. A bo nie. Ja muszę sprzedać karciuszki. Zarobiłem całkiem dużo na tych kartach z persony. Domyślam się. Waszek, polinki miałeś? No, miałem dwie na razie. Flaszka. Dziękuję. I mam teraz po sprzedaży tych, które właśnie robię, będę miał jakieś 95 zł. Ej, no. No. To nie, ja wyłożę mi to, wiem. Z ile? Z 3 zł, które na starcie w to włożyłem? Chyba tak.
Jakoś tak. Na pewno nie więcej niż 3. Great enemy, Lancix Glaive. Nice. Kurde, call ci mnie. Żeby pójść po Godslayera i w nim biegać. Możesz. On nie jest też bardziej w sumie strength? Nie, on jest właśnie tym UGS-em, który z Dexa skaluje. O, okej. Nie używałem go, więc nie kojarzę. Dobra, to koniec, poddałem się z moim przechodzeniem logicznie. Nie idę bić smoka, nie idę po Soulseala, idę tylko po ten, po miecz. Właśnie miałem powiedzieć, no to co, może Soulseal jeszcze? Wiesz co, już prędzej, jeżeli też miałbym zrobić, to przy okazji zgarnę sobie Sombery. Ale też mi jakoś pytanie nie zależy ten. Nie wiem. Nie no, tylko dowie, że jadę. Nie wykluczam, że że Godskin mi najebie parę razy. Bo jednak jest odrobinę silniejszy niż wcześniej. Godskin Chunker? Jest. W ogóle ja tak mówię, że chcę iść po co miecza, jednocześnie pamiętam, że jak grałem z Civiciem, to byłem nim tylko zawiedziony, ale... Tym razem będzie Epic Clueless. Clueless? Czy ja dobrze jadę w ogóle? Chyba. Tutaj się przytankiwało. Zastanawiam się, czy oni na pewno chcieli, żeby... Nie no, musieli chcieć, żeby grać mógł się dostać szybko do Rombaru, biorąc pod uwagę położenie Medallionu. Ano. Ale zawsze mam takie, czy oni na pewno chcieli, żeby gracz mógł tak łatwo to zrobić? Zresztą sobie tutaj po prostu przeskakuje. Gdzie jednocześnie masz taki teleport do Lindel, który jest zablokowany, choćbyś się robił najgłupsze skipy, które nie są glitchami na świecie. Nie, zawsze mnie to bawi, że robisz niby taki fajny, ukryty teleport, że o, może to mi pozwoli to skipnąć. Musisz pokonać dwóch bossów. Ta gra nie nagradza twojej kreatywności. Hello. Bardzo intensywnie przed chwilą o czymś pomyślałem. I już nie wyłączę. Wiem, dobra gadka z mojej strony, ale serio już nie pamiętam. Jestem przyzwyczajony, spokojnie. Fuck off. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Co? Że mu... chciałeś coś się w tej kawie o Hollow Knightie powiedzieć? A teraz? Nigdy wcześniej mówisz? Nigdy sobie tego nie przypomnę, swoją drogą. Ja cały czas mam wrażenie, że to nie było Hollow Knight, to jest najgłupsze w tym wszystkim. Może. No dobra. Ale tak się zafiksowałem na Hollow Knightie, że nie jestem w stanie stwierdzić, co by to było, jeżeli nie to. Mi z jakiegoś powodu cały czas się wydaje, że to mogło mieć prędzej z ligą jakiś wiązek. Niemożliwe. A czekaj, może to dlatego, że graliśmy wtedy w ligę? Tak. Nie wiem, niemożliwe. Niemożliwe, że to jest, że o ligę chodziło. To nie może być moje ulubione stwierdzenie chwilę przed katastrofą. Tak. W ogóle miałem sobie piwo otworzyć, mam dwa piwa jeszcze. Piję herbatę. To co, bo słusznie polecam, taki styl życia. Nie, ale piwko też bym sobie pił, jadę. No to przecież co cię powstrzymuje? Nie będę pił na siłę. Co cię powstrzymuje, to że musiałbym po nie wstać? No, muszę dwa kroki zrobić, jakby to był, wiesz, jakbym dobrze się wyciągnął, to nawet bym nie musiał słuchawek zdejmować, więc... Absolutely unplayable. Tu ich jest dwóch, tak? To jest tak, jeden z prawej, pamiętam, kurwa, jak dzisiaj, że jest. O. Dragon Battle, by the way. Ta. Wiem, dobra gadka z mojej strony. Czy był dźwięk, który z siebie wydałem? Nie widzę problemu.
O pierdolę. Co to było? What did I mean by this? Był to jeden z dźwięków w historii wydawania odgłosów. Na pewno był to jeden z dźwięków, jakie w życiu wydałem, ale... Dobra, gdzie on jest tam na dole. Po prawej. Właśnie nie pamiętam, gdzie się dokładnie składało tutaj. A tego to ja nie pamiętam. Ale pamiętam, że jest tam... Znaczy, że... Skóry wiele. Że gotnie to tam dole, to ja pamiętam, tylko nie zawsze do końca pamiętam, jak się idzie na wspomniany dół. Bo się spada tu. Tu się zgarnia jakieś badziewie. Tutaj się nie wysyłkowuje. Nie takie badziewie. Tutaj się nie wysyłkowuje w koku i się spada przepaść. Potwierdzam. Nie wiem. O kurwa, nawet nie blisko. Yep. Potwierdzam, nawet nie blisko. Not even close, baby. Yep. What the fuck did you mean by that? Tu musisz chyba z rozbiegu. Nie. Jak nie? Tak nie? What? Really? To tak ma żadnego skupu, nie trzeba rozbiegu robić i całe kurwa szczęście. Co to Celest? Hello? Dobry play, kolego. On nie spadł. Yep. Ty zaraz spadniesz. On się tak prosi. Znaczy ja bym się prosił, gdybym próbował to zrobić w TBH. Wiesz, co jest najgorsze? Zdarzyło ci się kiedyś? Zginie to powtarzasz. Mogę sobie spód odblokować. I na dole? Nie, czekaj, kurwa, na dole? Tak, możesz? Na dole jest ognisko przed Godskinem. Przed Godskinem jest ognisko? Tak. Okej, jeden. To jest dużo większy problem. A. Co to jest za hefty trunk? Jest bardzo hefty. No właśnie, widzę. Hefty trunk. Zadaje ci też całkiem hefty obrażenia. Jak wszystko Dragon Ball, da. Tyru? Da. Dziękuję, kamero. Chcesz spaść? Nie, chcesz. Byś jeszcze jednego hita usadził. Wydaje mi się, że on się zablokował i żeby nie spadł. Nie zaszkodziło spróbować. Nie jest. Chcę ryzykować, nie w tej lokacji. Fair enough. Zwłaszcza, że za nim chyba jest krót. Chodzi mi po głowie muzyka z Octopatha dwójki. Nie jestem absolutnie zdziwiony. Po pierwsze dlatego, że to dobra muzyka, a po drugie dlatego, że tobie akurat. Właśnie. Myślałem, że odwrotnie powiesz się. Po pierwsze dlatego, że to ja. Nie. No, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, który motyw postaci lubię najbardziej, poza oczywistym numerem jeden w całej ścieżce. Oszedł. Jest śliczna, no ale właśnie wszystko jest ładne poza Frone, więc... Znaczy ja nawet motyw Frone lubię, szczerze mówiąc. Jest najmniej się w nim dzieje, na pewno, ze wszystkich postaciowych. No właśnie, mówisz, że z jednej strony Oczet, tak, z drugiej jest Casty, którą ja uwielbiam. To jest... Ja bardzo lubię w Octopathach to takie bardzo subdued motywy, takie spokojniutkie i nie ambientowe, ale takie właśnie bardzo wyciszone. Więc Casty, Oswald. No dobrze, jak się z tym kolego walczyło? Nie żeśmy dobili to dopiero co? Właśnie wszedłem, że nie walczyłem z nim dopiero. O Jezu, ty nic nie bijesz. Wiem. O kurwa, ty mu nic nie bijesz. Na chwilę, po co? Znaczy, to be fair, będę go blidował raczej. Nie chcesz sobie ustawić czerwonych flaszek na pasek, na tych wodek? Nie. Tak. Naginąłbym. Wiesz, to tak ciekawości. To wygląda jak procentówka. I guess. Idę.
O, nice. Outplay. Trochę tak. Wiesz, co jest najgłupsze? No. Widzę świat, w którym założenie dwóch Twin Blade'ów plus z Blade'em działa lepiej niż bicie go normalnie. Jest niezerowa szansa. Jeżeli myślisz, że nie jesteś mi na ser, to jesteś, to jesteś kurwa w błędzie. Z dwóch ludzi, których na coś nie stać, szczególnie po dzisiaj, to u mnie jest to bardziej prawdopodobne. O Boże, ja nie mam deksa na Ghost Kinklera? Nice. O kurwa, nice. To mam inne pytanie. To nie ty klepnąłeś dzisiaj transakcję na koszulki za 500. Item. A, no. A na Elona nie ma Arkane z kolei? Well, fuck me. Nie mogę tego przeczytać na głos, ale... Desanaki? Average League of Legends lobby. Wyślę wam na tym na doradztwie. Głupie pytanie. Czemu mnie to bawi? Czy pamiętasz może, czy ja mogę nałożyć Ash of War i potem go zdjąć, żeby wrócić do domyślnego? Czy mogę co najwyżej no-skilla potem? Chyba możesz tylko no-skilla potem. Bo tak szkoda się tego tornada pozbywać. No. Też nie wiem, czy... Czekaj. Black Flame Tornado. To jest Ash of War, jakby co. A, jest. Czyli wreszcie chyba mogę go zmienić. On chyba jest rzeczą, w sensie wydaje mi się, że jest tak, jako... Tak, właśnie zobaczyłem, gdzie jest nawet. Okej, dobrze. Masz jedną szansę, żeby domyślić się w oczywisty sposób, gdzie może być. W farmazji. A z czego? Za Godskina? Tak, znaczy z ich walki. A, konkretnie z ich walki, okej. Okay. Tak. Wydaje mi się, że... Pojedynczy Twin Blade Bleedem nie będzie tak efektywny jak Kosa? Zobacz, kurwa, Average League of Legends lobby, które wysłałem na wiesz to, tylko kurwa. Nie czytaj tego na głos. Wiesz co, kurwa, jebać. Spróbuję. Pośmiejemy się. Okej. Nice. Bardzo mnie bawią takie... Bawił mnie często tak nieuzasadnione spowowanie takimi rzeczami. Dobrze. Zobaczmy, jak szybko mogę nakładać bleeda, gotki na postulowi. Any bleeders? O kurwa. Jak to mówiłem, chyba jumpa taki multihitują. Ale chyba tylko ten. Tylko jak masz 3-2. Tylko jak power stuntujesz? Tak. A, zdecydowanie. Ups. To nie wygląda jak play. Ta. Znaczy, jeżeli bym lepiej ogarnął tę walkę, to może, ale ten... Jeżeli ale... byś miał dwa przede wszystkim. To też, ale to było też dość mocno nerfione, więc... Tak, ja wiem, ja wiem. Pamiętaj, jak spróbuję jeszcze raz z tym, jak nie pójdzie, to ten, to wracam do kosy. Okej. Bo wydaje mi się, że mogę to lepiej ogarnąć poisonami. Beautiful. Nice. Mógłbym się ten w ogóle, że Bloody Slash ma dużo większy zasięg niż ma. Bloody Slash? Jest. Ten Ash of War. A, no tak, Ash of War. Dobra, wracam do kosy. Sure. Albo mogę potencjalnie zrobić też jeszcze głupszego. Aha. Mate. Tak? Chcesz szkarlatynę nałożyć? Nie. Nawet nie wiem, czy on jest podatny. Też nie wiem. A czekaj. A podejrzewam, że sprawdzisz to sobie szybciej niż ja ci sprawdzę. Tak, bo mam odpalone wiki na drugiej tej. Więc mówisz, że wiki twierdzi. A wiki twierdzi. Gotki na postla. Zobacz.
Starlet Rot, I mean, jest w miarę podatny. Znaczy w miarę. Nie jest niewrażliwy. Okej, okay. To wszystko co potrzebujesz wiedzieć, biorąc pod uwagę, że to Scarlet Rot? Mogę spróbować, I guess. Znaczy, wiesz co jest najgorsze? No. Że ja nie mogę używać tego. Muszę narka użyć, żeby móc użyć Scarlet Rota. Bo nie, nie mam arcane na tyle. Aha. Hit show arcane. Tak. Gdybyś tylko poszedł po source... Nie. Nie daje arcane chyba. O! Nie pamiętam, czy ten source akurat daje, o tak powiem. Być może. Nie założyłem tej pasy. Nie pamiętam, gdzie są pasy. Doskonale. Co za gracz. Yep. Absolutny stan gamer. Jeszcze uniknął gigacza. Mam wrażenie, że on po prostu nie trafił, ale niech będzie. Że to ja uniknąłem. Słuchaj, wszystko można przedstawić na dwa sposoby. Przerwał mi, widzę. Dał. Pablo, ty no. Aha. Zaczyna się. Yep. A przynajmniej to nie input reading. Well, on czyta inputy, tak to be fair. Nie na tym konkretnym. Dobra, jakie dalej. To będzie atak. Znaczy tak, on czyta inputy, ale na flaszkach tylko. Tak, o może. Schował się do ściany, widzę. To ciekawe. O. Oj, oj. No, pojemnie. To był unlucky. No. Cięska, ale to ty też nie chce wejść? Masz dużo przerwy między kubami. To może nie być play? Nie zaszkodzi spróbować. At definition of insanity. Idę. O, weszło. Weszło, zajechał czas. To nie jest play, który chcę robić. Piękne. Więc trzymam się z wykaniem lunarka. Ta raczej. Co nie ma faktu, że mogę próbować go bić rzeczywiście z palami tak się. Jak to mówił, kto Black Flame'em wojuje? To, że on tego aktywnie unika. Niestety. No nie, ja mogę unikać, ale przeciwnik unika w sumie. Co? No dobrze. Piękne to te wymiany. No ale z dobrymi efektami. Komedia złoto. Komedia złoto. O! Nie znam wypada. No na pewno nie jak będę kotał. Dlatego nie lubię mieć skoku, wrzucania i tak dalej pod L3. Bo za często mi się to zdarza. Czemu ci jest najprostsze? Bo często tak mam jak analogiem biegnę. Przypadkiem. A. Nie robię tego specjalnie. Okej. Okay. Czemu za mocno naciskasz? Nie. Okej. Okay. A nie, mana. Planujesz coś zrobić dzisiaj? Panie, że ci ja. O właśnie, musisz mi przyszykować na jutro na zajęcia pytania do roboty. To się wymyśli. Bo mam 1,5 godziny kompletnego bełkotu.
więc bardzo chętnie przygarnę jakiekolwiek formy intelektualnej. Od za długo przetrzymałem? Bo ostatnio coraz mniej ludzi przychodzi na te zajęcia i nie mam już nikogo przed sobą w ławkach, więc nie mogę siedzieć w kawach po prostu. Więc zostaje mi pisanie. Au. Jesus. A mi pół HP zajmuje. I to niestety większe pół. Nie mów tak. Ale to jest dosłownie to, co mi robi. To nie jest dosłownie to, co ci robi, bo nie ma czegoś takiego jak większe pół. Nie mów tak. Jestem matematykiem, mogę. Weź ty chcę. Czy... Nie. Chciałem powiedzieć, że jako osoba, która ma wykształcenie matematyczne, nie powinno tak mówić. Czy chcesz mi powiedzieć, że matematyka jest na tyle zjebana, że istnieje coś takiego jak większy pół? Zależy. O, to jest prawdziwie matematyczna odpowiedź. Słuchaj, nieskończoność, nieskończoność i nierówna. Nie chce się rozwodzić. O Bogu dzięki, że mój bardzo gładki mózg nie pojmuje takich konceptów. Jestem szczęśliwszy dzięki temu. Łatwo? Nice. Słuchaj, jeżeli istnieje większa nieskończoność, to połowa tej nieskończoności też będzie większa niż ta długa nieskończoność. Ale to nie czyni... Nie, nie mów tak. To nie czyni tej rzeczy połową. Czy wiedziałeś, że istnieje odkryty matematyczny, w których 2 plus 1 równa się 0? A 2 plus 2 równa się 1? Radiohead twierdzi, że 2 plus 2 równa się 5, więc już nic mnie nie zdziwi. No dobrze. Czy ja mogę nosić tę miarę? Nie, bo nie mam siły i dexa, doskonale. Przypomina, że mam plus 5 statów. I wrzuca ci to heavy load przy okazji. To się da naprawić akurat raczej. Fajne, fajne. Zwłaszcza, że sprawdzałem to jako drugą bronię, nie jako obecnie noszoną. Okej. Czyli... I tak mnie... Ale nie, to mocno mnie rzuca. Co bym musiał zdjąć? Pewnie to. No i... Pewnie... Czapę? Albo tarczę. Używasz tarczy. Nie aż tak często. Miecz i tak planuję nosić w dwóch rękach, jeżeli już. No tak. Żeby spełnić warunki na tego, na siłę. No to ta indeksa. Pięknie wygląda teraz. Mhm. Cześć, skoro już tu jesteśmy. Poczekaj, ja potrzebowałem... Hold up. Coś mi nie pasuje. A, bo mi pokazywał staty z zonarkiem. Tejtejtejt. I z Karskiem i dalej. Gdybym miał Soul Seala... Ty sam się przekonujesz, żeby tam pójść. Wiem. Dexa 22 potrzebujesz, nie? Tak. Czyli teraz jak zbij tak... Zbij najpierw Dexa? Znaczy ja już mogę to nosić. Bo po 3 z tego... Z Skarfila. No tak, ale... Czy będziesz wiecznie nosił tego Skarfila? Będę go długo nosił. No dobrze. Niech i tak będzie. Strengthen. Oho. Klasyczny somber problem. I mean, mogę iść tam, gdzie jest siódemka, okej? Okay? No teraz to już możesz iść grę kończyć tak naprawdę. No nie, no... Kończyć grę to bardzo... mocne stwierdzenie. W sensie, nie masz żadnej twardej blokady. Może tak.
możesz iść teraz, Morgoth, Mountain Topsy i tak dalej. Tak, 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 to z tym się zgodzę, ale to wciąż jest spory kawałek. Mhm. Bo się zjadę w pudło chyba i sobie klapnę na F7. Aha, ja chyba mam zły pomysł i pożałuję swojej decyzji. Oho. No, możesz spojrzeć, gdzie jadę. Idziesz do Lance Jax? Przecież ja już to pobiłem. A, ona już się zdeda, as fuck. Tak. Okay. Araj. A no tak, bo dostałeś tego. Dostałeś Glaive'a, nie wiem czemu. Do Hero Glaive'a idziesz? Tak, bo nie używałem jeszcze tego. Tak, tak. Glaive'a, pewnie do tego. Popierdoliłem się. Dobra. Jak dobry jest Queen's Black Flame? Zajebisty. No mi to jest buff, nie? Nie, to jest słabo ponad zwykle. Znaczy, no tak, ale to cię nie buffuje? Au. Nakłada im buffa, niezaprzeczalnie. No właśnie. Ale można też tego używać jako właściwego ataku. A, przez chwilę się zastanawiałem, wiesz, no, jaka broń tak robiła, ale już pamiętam, jaka broń tak robiła, nie, że tylko cię buffowała. Potrzebuję pojeść. Nie w tej grze. Pojebie mnie. Tak. Pamiętasz, co to była za broń? Nie jestem pewien, o której mówisz. Która też miała czarny płomień i nie była... I była tylko buffem. Nie w tej grze, ale... Onyx Blade? Tak, Onyx Blade. To jest jedyna broń, którą kojarzę z czarnym płomieniem, tak lubię. Mhm. Bardzo lubiłem tą broń. Bardzo ładnie wygląda. Może tym razem wejdzie? Nie? No dobra, weszło. Co zadaje decent obrażenia? Tak, widzisz jak szybki jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że zadaje za mało jak na to jak wolny jest. Może tak. Najgorsze przez to, że jest procentówką. Au. O Boże, dwójka mi nie weszła. Walka z Black Knife asasynami ciężkimi brońmi jest bardzo przyjemna. No to co, jeszcze skocz sobie do Alekto teraz. Nie mogę. Wiem, że nie możesz. Jest odrobinę za długo. Tam. No i nie możesz, bo Celuvis. To też. Wiesz, to. A to mnie jeszcze trafiło. On cię paskudnie klipnęło. Au. Uuu. Brakuje mi tego systemu D3, że bronie mają poist, a nie ty. Że poist na określonych atakach tylko wchodził? Znaczy ogólnie, że jak używasz broni, a nie ten, a nie... pancerza, to że masz poist. Mhm. To miałem na myśli. No tak. Bo tutaj ewidentnie musiałbym mieć jeszcze jakieś, nie wiem, 20 endurance, żeby sensownie móc mieć pojazd. Chyba. Ja teraz już chodzę z Charmem. Wiesz, co mam ochotę teraz powiedzieć? Że istnieje jakiś taki fajny talizman? Nie, że w DS1 byś hejcił. W DS1 hejcę to, że role są uzależnione od tego, a nie pojazd. A w Eldenie nie są? Pamiętaj, tak, w Eldenie, w Eldenie, w DS1 mógłbym zrobić tak i bym fatalował. Ja dosłownie. Tak. Znaczy inaczej, fatalował, midolował, przepraszam. A midole są gorsze niż dowolne fatale po jedynce. Midrole są w jedynce są gorsze niż fatrole w trójce? Znaczy, niż fast role. No mid role są gorsze niż fast role z definicji. A mid role w D3 nie istnieją. O to mi chodzi. A. Inaczej. Żeby nie mieszać pojęć. W
Patch dole i mid dole w DS3, bo to są teoretycznie różne pojęcia, mają tyle samo aimów. No. W DS1 nie. No tak, wiem. I o to mi głównie chodzi. To masz na myśl, okej. Okay. Tak, i to mi w DS1 przeszkadza, bo nie czuję, że na midolach jestem łapany bardzo często w tym. Ja w na midolach nie czuję, żebym był jakoś bardzo łapany. Aczkolwiek może to kwestia, że po prostu DS1 jest go, w której i tak jestem często łapany na rzeczach. Niezależnie od tego, jak akurat w danym momencie mamy te. Jakie mam role akurat w danym momencie. Ja nie czuję, żeby midrole mi przeszkadzały w DS1. No, ale to też wiadomo, że kwestia tego, że ty masz... Kwestia osobistych preferencji tak zwanych? Nie, masz spersonalizowany egzemplarz. A, to swoją drogą? O Boże, ja nawet tak nie mogę nosić. A, tak, chyba chcę. Boże, jak długa jest ta lokacja, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden z tych rozsądnych hilograjów, to be fair. Takich, które da się w miarę rozsądnie szybko przejść. Właśnie mi też midy w DS1 nie przeszkadza, ale no po prostu mamy tutaj hejtera DS1. Mamy tutaj hejtera DS1, to prawda. Znaczy... Możliwe, że to jest Kirishu, ja nie będę się z tym wykłócał, ale mam wrażenie, że jest parę tych sytuacji, gdzie ty byś powiedział, że hehe DS2, kiedy mi się dokładnie samo dzieje w DS1, jeżeli chodzi o wyłapywanie miejsca w Ciroli. Prawdopodobnie. Z tym, że... Mój problem z DS2 jest taki, że jest kurwa statystyka na iframe, to jest kretyństwem. Wolę to niż AEP, niż midole na 25% quick loadu. Ja nie, ale to kwestia preferencji. Ja wolę, żeby tak fundamentalne mechaniki gry były niezmienialne przez statystyki. O Boże, to tak jakbyś dał statystykę, nie wiem, w Elden Ringu statystykę przedłużającą hitboxy twoich broni. Że zostają dłużej, na przykład. To jest to samo, tylko w odwrotnym aspekcie. W ataku, nie w obronie. Czego to też by było absolutne kreteństwo. Nie by było, zgadzam się. Przy czym ja cały czas, nie wiem, trochę bronię tego w DS2 przez to, jak idiotycznie dużo masz poziomu względem poprzednich części. I następnych. No to dlaczego nie robimy statystyki na Equip Load, tylko na iframe? Dlaczego w takim razie nie pakujemy tego w statystykę na Equip Load? Masz też statystykę na Equip Load XDD? Tak, ale w takim razie dlaczego adaptability jest w grze? To jest mój problem! Jak mamy tak od chuja poziomów, to dlaczego nie rozwiązujemy tego w ten sposób, że po prostu zamiast pakować w adaptability, to pakujesz w endurance, to tam chuj wie co to było. Jeżeli miałbym zgadywać, to bym powiedział, że to jest po prostu eksperymentalne? No tak, DS2 generalnie jest eksperymentalne, znaczy jest po prostu robione przez B-Team, bo A-Team robił actually dobrą grę, ale w międzyczasie, ale ten... Nie powinienem. Jestem trochę hipokrytą z tym, że DS2 przechodziło spore development hell i nie przymykam przy DS2 oko na te rzeczy, na które przymykam oko na przykład dla FF15. A z drugiej strony... No, jednocześnie wiem, że w FF15 lubisz inne rzeczy, tak? Tak, plus FF15 actually gra mi się dobrze. Aha. Ja właśnie nie mam tego problemu, że DS2 mi się gra źle. Zawsze mam dlatego problem, żeby zrozumieć aż taki wielki hejt na DS2. Wiesz, ja mam problem nawet z poruszaniem się w DS2. Szczególnie jak biegasz, to masz, nie wiem czy... Poeksperymentuj sobie kiedyś, ale to zauważysz to co ja. Że jak biegasz w DS2, jak próbujesz skręcać biegnąc, to bieg, wiesz, przechylasz gałkę powoli w lewo, nie? Mhm. I skręcasz o jeden stopień, i nagle o 90.
przechylając gałkę cały czas w tym samym kierunku, w takim samym tempie. To jest straszne w DS2, nienawidzę tego. Żadna inna gra tego nie ma. Może nie zwróciłem uwagi na to. To popróbuj sobie, żadna inna gra tego nie ma. Tylko DS2 to robi. No i tak samo wydaje mi się, że żadna inna gra nie ma roli w czterech kierunkach. To jest moim zdaniem absolutnym paskudztwem. Zgadzam się. Hejcę to w DS1, że po prostu ona masz rolę w czterech kierunkach. Zgadzam się, any day. Ja przyznaję, to jest jedna z moich większych krytyk w DS1. Żegnaj moje ma, ale nie są mane. Tylko ci w Zajubkali są mane? Tak, ci niebiescy. Znaczy ci świecą na niebiesko chyba. Co jeszcze? Poruszanie się DS2 część kolejna. Jak spadasz z platformy, to nie spadasz z platformy tak, że wiesz, robisz krok i spadasz w miarę pionowo w dół, tylko cię wystrzeliwuje do Brazylii do przodu. Czego nie, też robię. Tak. Jeżeli robisz spokojny krok, to spadasz w miarę. Nie mówię, że pionowo w dół, ale też nie jakoś. Zejdź normalnie tutaj krokiem do przodu. Nie wiem, czy chcę tu wracać. Wiem, o co ci chodzi, że spadnę praktycznie pionowo w dół. Pionowo w dół spadniesz. A w DS2 spadniesz odrobinę bardziej do przodu, ale jednocześnie mało jest miejsc, gdzie... Nie taką odrobinę. Nie wydaje mi się, że było dużo miejsc, gdzie to stanowi rzeczywisty problem, że lokacje były designowane z myślą o tym, moim zdaniem. To zaczyna być problemem w Things Betwixt, w jebanym tutorialu. Gdzie ty masz problem w tutorialu? Jak z gniazda zeskakujesz. Nie, a ta schodzisz dabiną przede wszystkim, to. No okej, tam rzeczywiście jest drabinka, ale no, chodzi mi, wiesz, o to, że masz platformy w tutorialu, nie? Z których możesz sobie zeskoczyć i powinieneś móc zeskoczyć, a nie zostać kurwa wystrzelonym z katapulty. Nie wiem, nie kojarzę, że miał z tym problem osobiście i to jest mój kolejny problem, że to jest jedna z tych rzeczy, gdzie ja nie czuję, żeby mi to przeszkadzało. Okej, mi bardzo, że ja po prostu czuję, jakbym miał, nie miał kontroli nad postacią. Tak samo to, co widziałeś ostatnio, jak mi coś pokazywałeś w DS2, że ta gra ma wyjebane w lokon. DS1 tak samo, jeżeli masz odpowiednie ciężko broń? Nie, DS1 nie robi tak, że masz lokona, zaczynasz zamach i jak wciśniesz tę gałkę, to atak, kierunek ataku ci się zmieni. DS1 tego nie robi, jestem tego na 99% pewny. Mógłbym przysiąść, że absolutnie hejciłem granie ciężkimi brońmi w DS1, bo... Hejciłeś, bo są wolne i to zawsze mówiłeś, że są koszmarnie wolne w porównaniu nawet do innych gier. I z tym się zgadzam. Są wolne i wydaje mi się, że nie atakują. Na pewno, jeżeli masz lokona, to na pewno atakują. Na 100%. Doskonale. Właśnie wydaje mi się, że jest tak, że może późniejsze gry takują lepiej, ale miałem wrażenie, że jak miałem jakiegoś Tyhandera, czy ogólnie coś, co jest UGS-em, to, że taka broń mi po prostu stwierdziła, że nie no, słuchaj kolego, uderzam tam, gdzie wykonywałeś zamach. A, czekaj, kurwa, bo ja pojechałem. Klasy? No, szkolego polecimy na dół. No dobra, bomby wyłączyli. To tamto stronę się szło chyba. A przyłączyłeś już tą dźwignię? Nie, to nie trzeba było dźwigni chyba. Nie? Okay. Tutaj już nie pamiętam. Nie, tutaj trzeba było chłopa zaprowadzić do światła i tam go ubić. No tak. A światło było tutaj domyślnie. Mhm. Jak zabijesz chłopa, to... A, czyli za to ci się odblokowuje po prostu. Okay. Jasne. No. Nie pamiętałem. Nie masz combo, kolego? Masz trochę mało HP. Wiem. Planujesz coś z tym zrobić? Kiedyś?
Echo Protona. Dwa i grasz z ogniem. Summer a heavy delta open, doskonale. Nice, nawet nie blisko. Yep. Nie pamiętam co to jest bottom, jeżeli tu jest duo, to będzie o te 4 zrobione. Nie blisko. Miałem posiedzieć do wpół, ale jak dojdziesz do idziesz do bossa, to już poczekam. Ryzyko było wyliczone, ale holy, ja jestem kiepski w matne? Nie blisko? Ty nie jesteś kiepski w matne? Trochę jestem czasami. Jesteś matematykiem z wykształcenia. To nie przeszkadza mi być kiepskim w matne? Jasne, że są relatywne poziomy kiepskości, ale... Jesteś na pewno lepszy z matmy niż przeciętny człowiek. Okej, to tylko zamysł, nieźle. Ja raczej się zaczuję. Dobry jest. To kurwa. Wstaje on ubije. Prawda? Znaczy w sumie to ogień, a on ma... On jest logika Jason. Figda. Jezu. A, zdrowe i nietoksyczne. Jakbyś trafił, to byś go zabił. A, czy tak. A na bok. Zawsze jeden pick and better. Nie zdarzyło mi się chyba uniknąć całego. A pomyśl sobie, pierwszy tick lecił bardzo wcześnie. A pomyśl sobie, że mógłby mieć tego? Mógłby mieć teoretycznie w tej chwili plus 10 tego miecza? O. Tak. To mówię... Zawsze mam problem z siódemkami, bo one są w tak okropnych miejscach poukrywane. Bo albo muszę iść robić quest line rani, albo muszę iść do Volcano Manor, albo iść do Lander. Bo chyba to są najwcześniej... Nawet nie wiem, czy w Lander są jakiekolwiek siódemki. Teraz jak o tym myślę. Jedna chyba jest. Nie wiem, czy nie w samym tym, jak cię nazywa, Saturnian... Shining Grounds? Tak, Shining Grounds. Mam wrażenie, że powinien dać sobie staty na tyle, żeby nie musieć nosić Sosila. Być może. Czyli to powinno być ile? 22 deksa i 20 siły. 22 deksa na pewno. I 20 siły, to chyba tak zarobię. Które masz w plecaku? Nie, za mało jest. To są głównie 1, 2, 4. Mógłbym to teoretycznie, ale nie jestem pewien, czy nie będę chciał ich... Raczej nie. W sensie, że raczej ich nie używaj. To też mogę je duplikować nawet. Lol. Możesz, ale po co? Albo jest to za darmo? Mówisz, że za darmo to uczciwa cena? Tak, za darmo to zdecydowanie jest uczciwa cena. No dobrze. Może ja mogę założyć to jeszcze. Nice. Na pewno zależy. Żeby nie zapomnieć na sobotę, to sobie od razu przestaję flaszki, bo mam wrażenie, że 6-5 to nie jest optymalny setup. Może tak być. Jakby nie przeczę, że używam coraz więcej magii, ale 6-5 to jednak odrobinę za dużo i to było głównie na postę. Co, Eldenimy w sobotę? A tak, w sobotę dalej Eldenimy. Ten... Wydaje mi się, że pozwiedzam Altus, jeżeli jedę szybko w Altus, to ten, to chyba Gelmir pójdę robić. Ale, no, ale to jeszcze się upewnię. Pomoszę questliny posprawdzać też przede wszystkim. Uh-huh. Żeby się nie zajebać z kolejnością i w ogóle. No, a na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, zawsze wy się trzymajcie, po. Cześć.